No i co z tym, tym Lorencem? Nic, no piękna muzyka. A ja się może przyznać, że ja nie znam tego kompozytora. Michała Lorenca pan nie zna? Na pewno nie. Zna. Znaczy pewnie mogę znać jego dzieła. Pan jego, ta, oczywiście. Tak jak ten. Zna pan Little Richarda? Little Richarda? Tak. Oczywiście, że znam. Ale o co mi chodzi, że bardzo wiele osób... Ja kocham Rolling Stonesów. Okej, okay, no bez to... Rolling Stonesów nie było, bez Little Richarda nie byłoby Rolling Stonesów. Ja wolę kocham Rhythm Bluesa. Okej. Okay. Niedawno umarł zresztą Little Richard, ale co chciałem powiedzieć, że z nim jest taka rzecz, że wszyscy znają jego piosenki, natomiast nie znają konkretnie jego. Ja często pytam kogoś, słyszałeś o tym artyście? Mówi nie. Mówię, słuchaj, ale słyszałeś na bank jego piosenki. I to jest i to jest tak po prostu ze mną. Podam panu kilka filmów, które pan musiał widzieć, gdzie jest muzyka Lorenza. Widzi pan to tak jak z Little Richardem. Od tyłu zacznę. Symetria, to stary film, to genialny. Wiadomo. Zna pan Symetrię, no tak? No tak, oczywiście. Absolutnie genialny. Teraz Asymetria wyszła, czy wychodzi. Ale na przykład, tego ja nie oglądałem akurat, Glina, Oficer, jakieś seriale, ale Psy, do obu części Psów robił. Poznań 56, on wszystkie robił te filmy. Ojciec Mateusz, to nie pamiętam tej muzyki. Ale Gry Wojenne, to jakiś serial, nie widziałem. Gry Wojenne to właśnie. Znam amerykański. Zabić ale... Sykala, taki był film, nie wiem czy pan widział. Nie, tego nie pamiętam. Złoto Dezerteru, tu się nie ma czym chwalić. Różyczka, piękny film. Ale Dezerterów bardzo lubiłem. Nie przypadam. Złoto Dezerterów, to jest ta druga w ogóle część. Nie, Cekal Dezerterzy. Złoto Dezerterów to jest taki po latach robiony. Powtórny. Aha, to już pomogło. Czarny Czwartek, na pewno pan widział Czwarty Czwartek. Wydarzenia na wybrzeżu, właściwie na wybrzeżu, w Trójmieście, bo tam Szczecina nie ma, w 70 roku. Mogłem nie widzieć. A to powinien pan zobaczyć. Pewnie dobry film. Żółty Szalik. Widział pan Żółty Szalik? Nie. O Jezu, to pan ma duże rzeczy do nadrobienia w tej sprawie. Ja bardzo dużo rzeczy nie widziałem. No, niech pan zobaczy Żółty Szalik. Trudno wszystko widzieć. Żółty Szalik jest filmem chyba najwybitniejszą rolą, jeśli można tak powiedzieć, ale chyba najwybitniejszą rolą Janusza Gajosa. Okej. Okay. On gra 50-paroletniego faceta, samotnego chyba, jak dobrze pamiętam, alkoholika. Standard u pana Gajosa. Nie. Jak mi się wydaje, że parę razy już grał takiego upadłą postać. Ale on właśnie tam nie gra upadłej postaci. Nie? On gra faceta, który się podnosi. Z alkoholikiem na wesoło? Jak on potrafi... Wie pan co, tam jest taka scena, która jest kultową sceną, jak on się spotyka ze swoją córką, albo synem, już nie pamiętam. Albo córką i narzeczonym córki, albo z synem i narzeczonym. Nie, inaczej. I narzeczoną syna. Narzeczona syna lub z parą się młodych ludzi spotyka. I on pokazuje, jak się pije alkohol. Jak alkoholik pije alkohol. Najpierw zupka, potem czy tam najpierw dobrze zmrożona. Potem jest taki stan, on pokazuje taki stan absolutnego upojenia, kiedy pije sam do lustra i wywraca się, chodzi na zagrany nieprawdopodobnie, naprawdę. Warto zobaczyć, a film się nazywa Żółty Szalik. Żółty Szalik jest takim czymś, co mu daje matka, co go trzyma z jakąś rzeczywistością jeszcze, taką... Brzmi jak Żółta Ciżemka. Trochę tak, a pamięta pan, kto grał w Żółtej Ciżemce, dziecko? Też nie. A, dobrze, a nie ktoś ten, nie... Ktoś bardzo... Boże, Jarosław albo nie. Lechu, czy nie, coś, nie? Nie? Myślałem, że Marek może... Konrad. Marek Konrad. Jako chłopiec. Jako dziecko. Dobra, dobra, okej, okej, okej. A później grał w drugim filmie, który jest absolutnie genialny. Mhm. Jak był tam chyba nastolatkiem, miał 17-18 lat. Pamięta pan jakim? Nie. Zaklęte rewiry. Też nie pamiętam. Cudowny film. Cudowny film. Ja mam problem z tym, z polskim kinem w ogóle. A ja mam. Polskie kino mnie dołuje. A nie, no niech pan nie bada tak. Proszę pana, polskie kino dzisiaj wychodzi z zapaści, ale polskie kino lat 60., 70. to był absolutnie top światowy. To można było, nie wiem, my mogliśmy z Francuzami konkurować. Dobra. Nowa fala francuska i polskie kino lat 70. to było coś, co było światowym trendem. To nie jest przypadek. Ja w ogóle nie mówię, że to są złe rzeczy. To są absolutnie tylko, że mnie to dołuje. Na przykład, no nie wiem, bo są smutne rzeczy. Bardzo dobry polski film, Dług, dołujący film. Tak, świetny serial Polskie Drogi z dawnych czasów. No przecież, Boże, Jezus Maria, no, ale co mówię? No wiem, ale dołujący. A słyszał pan, jak wszyscy się jarają, jak kto to przyjechał?
jak przyjechała do Warszawy. Aha. I zaśpiewała, jak zagrali Sen o Warszawie. Widział pan to na koncercie? Słyszałem o tym. A widział pan, jak Pat Metheny zagrał Polskie Drogi? Nie, nie widziałem. A zna pan ten motyw muzyczny, nie? Z Polskich Drog? No, pamiętam. Pamiętam. Pamiętałem kiedyś, teraz mogę tego nie pamiętać, ale jest to na pewno charakterystyczny kawałek. Najlepszym wymysłem ludzkości jest, moim zdaniem, Spotify. Tu możemy podyskutować, ale na swój sposób, no on jest świetny, tylko godzi w artystów strasznie. To jest muzyka na jakby świat, ona może świat zdobywać, taka polska muzyka. Tak, no oczywiście. Też mi było smutno, jak Kurasia zabijali w tym worku. Nie, ale ma pan rację, że Polskie Drogi jest cudownym serialem. Cudownym, ale bardzo, bardzo przygnębiającym. Ale muzyka, proszę pana, takie coś? No dobrze, okej, ale my właśnie powinni dawać nagrody świata. My mamy problem z tym, że no po prostu właśnie jesteśmy świetni w tych wszystkich takich smutnych uczuciach, sentymentalizmie. A to są uczucia, których ja nienawidzę. Ja kocham. Ja nienawidzę melancholijnej muzyki. Ja jej po prostu nienawidzę. Fajnie te drogi tutaj na tej zachód od Szczecina powstają, nie? No jasne. Nieprawdopodobnie, jak się rozwija. Ale proszę pana, tacy są Polacy. My tacy jesteśmy. Wie pan, ale to wiem, ale a ja gruby jestem, ale to nie znaczy, że to lubię. Po prostu jestem, za dużo jem, próbuję z tym walczyć, wychodzi mi, potem nie wychodzi. Ale to nie jest prawda, że my jesteśmy w jakiś szczególny sposób inny niż inne narody. Są narody, które są podobnie. Na przykład, wiecie, jak weźmie pan narody bałkańskie, jak pan popatrzy na Kusturicę produkcję, to wszystko jest jeszcze bardziej sentymentalne, jeszcze bardziej odjechane i zwariowane. A kto to na są? Na Gruzinów. To są dalej współpobratymcy nasi, absolutnie, tak? Bardzo bliscy. No ja właśnie. W ogóle uwielbiam Bałkany. Ja mogę na... Nie byłem nigdy. O Jezu, ale słyszałem, że jest prześlicznie, przepraszam bardzo. To nie chodzi o to, że jest prześlicznie, bo jeśli pan by, jeśli o tym chciałby pan powiedzieć, Chorwacja, moim zdaniem, dwa kraje, które na świecie widziałem, które Pan Bóg miał po prostu taką fantazję, że stworzył coś tak pięknego. To jest Chorwacja i Brazylia. Mhm. To jest coś nieprawdopodobnego. Ale na przykład... Nie byłem ani w jednym, ani w drugim. No to polecam. A jeżeli pan by... Ale na przykład mnie dużo bardziej interesuje Serbia, Bośnia. Bośnia jest cudowna. Jest taka dziewicza. Jak pan wchodzi w Bośni, na przykład do stacji benzynowej przydrożnej, to pan otwiera lodówkę i tam są jakieś napoje i tam nie ma... Ciężko znaleźć jakąś Coca-Colę czy Pepsi, czy jakieś takie napoje, które są wszędzie. Tylko jest po prostu jakieś tam, oni swoje oryginalne mają. Jest tak, ale bardzo... swojej coli nie mają? Nie wiem, że ja coli nie piję, ale mają takie inne po prostu, rozumie pan, nie ma takiej, nie jest zglobalizowana, jest bardzo blisko Polski. Ale często jest tak, że po prostu są wszystkie podobne napoje, tylko one po prostu się nazywają po swojemu, bo jest właśnie, jakaś tam cola, jakiś tak i tak dalej. Pana, i tak tam dalej, jest tak, że ma pan takie poczucie, że jest pan trochę w innym świecie, w innej rzeczywistości, w świecie, który nie jest taki zunifikowany, zglobalizowany. No cudownie, Bałkany są absolutnie genialne. To oczywiście mają pecha do polityków. Ja zawsze mówię, jak ci się polscy politycy nie podobają, to pojedź sobie na Bałkany i popatrz tam. Pan to może tego jeszcze nie pamięta, ale też tak słabo pamiętam, bo my z północy jesteśmy, ale na przykład moi koledzy, którzy są z południa Polski, z Śląska, z Dolnego Śląska, oni mają takie doświadczenie, że u nich za komuny jeździło się do Jugosławii i do Bułgarii. Aha, mnie się na przykład nie jeździło. Nie wiem, ja pierwszy raz za granicą byłem, jak miałem 15 lat. Ja byłem akurat za komuny i w Rumunii, i w Bułgarii, ale to byłem wyjątkowo. Mam bardzo ciekawe przemyślenia na ten temat, bo tam była komuna, ale tam było trochę lepiej niż u nas. O Jezu, to należy gdzie? Ale to ciekawe, co pan mówił, a właśnie do tego chcę nawiązać. Nie pan zwróci uwagę, ja w ogóle historia Jugosławii jest zupełnie inna historią, bo
komunizm w Jugosławii był zupełnie innym komunizmem. Był komunizmem narodowym. Wiem. Tito nigdy się nie dało, nie podporządkował Moskwie. No mówi się, że dlatego, że Tito umarł, to doszło do tej wojny całej. No, skomplikowane, ale to prawda. Tito no, mówiło się, że on to trzymał za mordę, tak kolokwialnie. Skomplikowane mówiąc, bardzo, ale na pewno w dużym stopniu Tito nie było i też był SHS, było Ja królestwo. Byłem również w Słowenii. W Jugosławii za komuny. No, i to było, tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, to była przepaść między tym, co myśmy mieli. Tam była pizzeria, myśmy raz poszli na pizzę, ja możliwe, że pierwszy albo drugi raz w życiu jadłem pizzę i ta pizza była z pieca. Takie jak dzisiaj się otwiera pizzerię, a to było, ja nie wiem, 30 lat temu i to było po prostu ja zwariowałem. Jakby pan 50 lat temu pojechał, to dopiero zobaczyłby pan przepaść. Problem, Jugosławia zawsze była otwarta. Jugosławia była komunistyczna, ale Jugosławia od lat 50. od konfliktu Tito z Stalinem, otwarta była na inwestycje, nawet romansowała z Amerykanami, była bardzo blisko z Włochami, miała bliskie relacje, a pamiętać, że cała Chorwacja to kiedyś tak naprawdę Włochy. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to nie chodzi o to, żeby wykład robić jakiś, a już szczególnie o Jugosławii. Tylko chcę panu pokazać, że gdyby pan porównał poziom, z jakiego my startowaliśmy politycznie, gospodarczo na przełomie lat 89-90 do tego, z czego oni startowali, i to nie tylko dotyczy Jugosławii, bo to dotyczy również na przykład Bułgarii, może w mniejszym stopniu Rumunii, bo tam rzeczywiście system zbankrutował, ale Słowacji, Węgier, absolutnie, to były wszystkie kraje znacznie bogatsze niż Polska, i gdyby pan porównał to dzisiaj, to my te wszystkie kraje wyprzedziliśmy. Dzisiaj my jesteśmy ekonomicznie jesteśmy nieporównywalnie wyżej, ale co ważne, ja nie chwalę siebie, żeby było jasne. Ale co ważne, mamy lepszy rap niż oni. ale niech pan powie, bo to jest ważne. Znaczy, my to zawdzięczamy w największym stopniu pewnej takiej mądrości, odpowiedzialności elit politycznych. Okay. Bo to elity polityczne tam na południu spowodowały, że one są biedniejszym, bardziej skorumpowanym krajem, mniej europejskim, mniej zintegrowanym ze standardami europejskimi, a nasze elity, poczynając od tych lat 80., 90. przełomu, bo ich jest zasługa największa, spowodowały, że my dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Warto, że jak ktoś ma 20 par lat i widzi, powiem panu coś szokującego. Wie pan, że my w 89 roku byliśmy znacznie biedniejsi niż Ukraina? W którym roku? W 89. Niż Ukraina? Tak. Nie mam bladego pojęcia. Ja panu mówię, że tak było. Byliśmy dużo biedniejsi. I dzisiaj... To ciekawostkę mi pan powiedział, tego naprawdę nie przypuszczał. Proszę sprawdzić w roczniki, niech pan zobaczy, jaki był poziom rozwoju gospodarczego, jaki był poziom PKB. A dzisiaj? My jesteśmy krajem, wie pan, to jest coś nieprawdopodobnego, jaką drogę my przeszliśmy. Pan jest w tym wieku, że pan to pamięta. Ale wielu młodszych w ogóle tego nie pamięta. My jesteśmy krajem, z którego nam uciekało się po prostu. Uciekało się. A dzisiaj jesteśmy krajem, do którego się przyjeżdża. Proszę pana, ja na ten temat... Zacznijmy jedną rzecz. Proszę państwa, trochę późno. Pan Sławomir Nitras. Dzień dobry. Witam. Poseł PO. I Winicjusz, wasz prowadzący. Oczywiście, że ja to pamiętam. Ja przeżywam to wielokrotnie w moim programie, rozmawiając często właśnie z młodymi ludźmi. Chociażby nawet to miejsce, w którym jesteśmy. No tak, kiedyś zupełnie inaczej wyglądało. Skręćmy tu do cholery jasnej. Przecież to jest granica, tak? Lubieszyn. Ja jak przejeżdżam przez to miejsce, to ja mam za każdym razem gęsią skórkę. A wie pan, że ja teraz to miejsce przejeżdżam tylko na rowerze. Bardzo a teraz słusznie, chyba nie przejedziemy, bo tam jest bardzo ładna trasa. Tak, jest genialna. Zresztą tu też jest fajna, tylko ciężko jest tutaj się dostać, ale momentami jest bardzo fajna. Natomiast tam po niemieckiej stronie przez Interzec. No tak, ale chociażby do czego chciałem nawiązać, że sama ta granica, to przeszukiwanie, to stanie, to możliwość wyjazdu gdzieś na zachód. Pierwszy raz, przecież emocje. Jak ja pojechałem do Berlina, ja się czułem, jakbym wyjechał na... w kosmos poleciał z rodzicami. Ja po prostu pokazywałem na każdą rzecz, tak, która mnie mijała, krzyczałem: mamo, mamo, tato, patrz to, motor, patrz samochód, patrz Akademia Policyjna 5, a my mamy 3 dopiero i tak dalej, i tak dalej. Ja jak zobaczyłem pierwszy raz kabrioleta, jak byłem właśnie w Niemczech, w NRD jeszcze wtedy,
W ogóle dla mnie nieprawdopodobne, że można zobaczyć samochód. A myśmy zobaczyli na Węgrzech na przykład, jak ten, jak... Nie wiem, czy tam dojedziemy, pan? No to zawrócimy sobie. A nie wiem, czy jest zawrotka. Aha, dobra, okej. Chyba się władowaliśmy. Ale się wpierdzieliliśmy. I co teraz? Nie wiem. Nie wolno! Czemu? No ja mam swoje doświadczenia w tej materii. Tak? Nie wolno. Będą nas ścigać? Nie wolno. Ja mam swoje doświadczenia w tej materii. Nie będę panu przypominał jakie. No dobra, okej. Okay. To zaraz, ja im tu powiem, że nam się pokićkało. A tam jest chyba zawrót przed nimi. Może jest, tak. Ale jest. Normalnie nie ma, ale teraz może jest ze względu na sytuację. Dobra. Ja będę ten mówił. Jestem zesłownym politykiem. Odczepcie się. Jest zawrótka. Dobra. Nie. A tu normalnie antyterroryści, niech spadają. Niech nas poganiają. Co was, panie Sławiu, mi, że na to uciekamy? Jesteśmy już w Niemczech. A, i teraz bach, jesteśmy w Polsce, nic nie mogą zrobić. No i dobrze, udało się. Ja za każdym razem, jak przyjeżdżam przez to miejsce, to mam gęsią skórkę. Ja celników nienawidziłem po prostu. Jak miałem kilka, no nie wiem, nie, bo ja mówiąc o tym, że byłem za granicą, miałem 15 lat, miałem na myśli gdzieś daleko, natomiast w NRD byłem. I pamiętam pierwszy raz mój powrót z NRD z rodzicami, to było jak mama na mnie zakładała chyba z 6 par rajstrop, takich, no tak. Nie takich damskich, tylko takich dziecięcych. Aha. Żeby przejechać przez granicę, mimo że był maj, bo można było przewieźć chyba jedną czy dwie pary, już nie pamiętam, to były takie wspomnienia. A sandałów panu nie zakładała? Po sandały też się jeździło i po ich sufiaste gumisie, które były beznadziejne w porównaniu do Haribo. I te drażetki takie. Tak. W czekoladzie. No nawet Niemcy wschodni mieli lepiej niż my. Absolutnie. No kurczę. Panie Sławomirze, Polska, no to już jest jedną rzeczą. To jest największa bieda. Tak, możemy zgodzić. Ja jestem strasznym fanem Polski i Polaków pod tym względem, że uważam, że w ogóle Polacy jako naród bardzo fajnie sobie poradzili. Oczywiście. Z wyjściem z tego całego gnoju. Ja mam, jeśli chodzi o postkomunistyczne tematy, problem właśnie może z jakimiś dwoma, trzema rzeczami. To znaczy, pierwsza to jest taka, że uważam, że mamy dużo przypadłości niewolników. Jednak jakby nie było, w jakiś sposób przez 200 lat z małą przerwą byliśmy niewolnikami, czy byliśmy gdzieś tam pod wpływami innych krajów, co bardzo mocno się mentalnie na nas odcisnęło, z tego względu, że po prostu no, na przykład to takie ciupanie sami sobie, jak my tylko w Polsce i jakiś gówniane zdanie o czymś, co w ogóle nie występuje tylko w Polsce. My tak lubimy sobie dowalać do pieca, albo Boże, to w tym kraju, a w tym szarym kraju to coś tam. To nie jest żaden szary kraj. Z tego co wiem, to jest chyba jedno z lepszych miejsc do życia na świecie. Oczywiście dalej jest to bardzo agresywny świat, w którym po prostu większy zjada mniejszego i tak dalej. No, to natura dalej, człowieka. To nie natura człowieka, tylko natura całego wszystkiego. No, no tak. No, większa komórka wchłania mniejszą komórkę i tak to dalej przechodzi na zwierzęta, rośliny i każdą jedną rzecz, która tutaj się ma. Natomiast no, ja jestem ogólnie zadowolony z tego, gdzie żyjemy. Nawet pogoda jest całkiem fajna. Zimę można wytrzymać. Zapadł to miejsce? Pizzeria tutaj, tak. A to pizzeria. Tu była jakaś fajna restauracja, potem była beznadziejna, potem znowu była fajna, znowu była beznadziejna. Ja znam to tylko z roweru. Kupuję to czasami do picia, jak jeżdżę na rower. Tak? Ale pan jest takim rowerzystą, widzę, grubym. Pan co? Ja w ogóle jestem piłkarzem. O! Ale ja mam dokładnie w roku 2003 zerwałem pierwszy raz w życiu więzadła krzyżowe. Aha. W kolanie. Później, no, rok później zerwałem drugi raz, a potem po dwóch latach zerwałem trzeci raz i skończyła się moja przygoda z piłką. Od tego czasu tylko biegam i jeżdżę na rowerze, bo nic innego nie mogę robić. To i tak dobrze, że tyle może pan robić. No, tak, jestem z tych ludzi, którzy potrzebują ruchu, potrzebują jakiś. A rower jest dla mnie bardzo fajny, bo... Pan jest narkomanem po prostu, pan narkotyków potrzebuje, tylko bierze pan narkotyki. Ciekawe, naturalne. Tak. No tak, to jest naturalny narkotyk, endorfina. Potrzebuje się zmęczyć. Ja jestem w ogóle wynalazcą hasła Ćpaj Sport i ono właśnie polega... Pan wymyślił to hasło? Oczywiście, że tak. A, to świetne hasło, ja wiem, oczywiście. Nawet minister sportu kiedyś no właśnie, się używał. Tak, bardzo dobre hasło. No wymyśliłem jeszcze parę rzeczy, które to są korty tenisowe. Ale używają ludzie. Ale ja tu jeżdżę, mi rower pomaga o tyle,
Ja wolę biegać, ale... Naprawdę? Tak, dlatego że ja mam problemów trochę z kręgosłupem szyjnym i mnie boli trochę od rowerów. To może trzeba taką mieć ten, damkę albo taki prosty rower po prostu. A ja nie lubię damki, nie lubię prostych rower, wolę jakieś górskie. Ja żartuję damkę, ale kierownica jest nie ma fanu z takiej jazdy. No na pewno mniejszy, no, ale... Natomiast, ale chcę powiedzieć, dlaczego lubię rower, dlatego że mi rower pozwala, ja się bardzo interesuję tym, co się wokół dzieje i mi rower pozwala objechać wszystkie inwestycje, budowy, zmiany, no bo pieszo wszędzie nie dobiegnę, a rowerem jestem w stanie, na przykład jak mam weekend wolniejszy, czy sobotę, to bardzo często to robię, to ja robię sobie mapę tam 5-6 najważniejszych rzeczy, które muszę zobaczyć, co się zmienia inwestycyjnie, okay. I objeżdżam wtedy. A kolarka czy górski? Nie, górski. Ja mam... Dobrze, czy nie? Kolarka, bardzo dobrze. Kolarka nie uważam, robi, że nie robi, znaczy, mnie takie kolarki trochę dziwią, ja rozumiem, bo wiele ludzi teraz, to się modne zrobiło, tylko że dla mnie nie ma takiego fanu w samym jeżdżeniu po ulicach. No mi pozycja nie odpowiada na kolarce, ja się no to już w ogóle, no nie? A ja nie biję rekordów szybkościowych, a jak mówię, rozglądam się, no to w tym drugim... A górski jest super rower. Chociaż spotkałem ostatnio kolegę na właśnie w czasie biegania, w tych największych śniegach, gdzie było, no nie wiem, z minus 12-13 w Szczecinie, spotkałem na głębokim kolegę mojego, który po śniegu zajwaniał na tej kolarce, na tych wąskich oponach. Aha. Byłem pełen podziwu, że po śniegu, po lesie można zimą zasuwać na takim rowerze, on dawał radę, jeszcze coś nie ja jestem mi... pełen podziwu dla wszystkich, którzy w ogóle na jakimkolwiek rowerze śmigają po tym. I ja nawet chodząc teraz na spacery, to czasami potrafiłem podejść do któregoś z tych ludzi, jak gdzieś oni się tam zatrzymali i się pytam, mówię, jak wy w ogóle dajecie radę na tym jeździć? Bo mi by do głowy teraz nie przyszło, żeby wsiąść na rower i oni mówią, jest wszystko okej, tylko czasami pod śniegiem jest lód. A ja mówię, no właśnie, to ja wiem, że po samym śniegu się fajnie moja jedzie. Córka ma teraz 19 lat, trochę z tego wyrosła, ale 4-5 lat temu miała kompletną korbę na punkcie kolarstwa szosowego. Okay. I jeżdżenia i oglądania. I spełniłem kiedyś. Tak, właśnie. No ja w ogóle kocham sport i ja pasjami oglądam. Ja zawsze oglądam największe tury na świecie w telewizji. Ale spełniłem. A to się nic nie dzieje, oni tak cały czas kręcą nogą i przesuwają. Niech pan powiem panu, co zrobiłem. Spełniłem swoje marzenie. W ogóle to jest idealnie, jak się dzięki dzieciom spełnia swoje dziecięce marzenia. Okay. Kiedyś nie było mnie na to stać, bo jeździliśmy do NRD podziwiać, ale pojechałem chyba w 2015 roku to było. Pojechaliśmy z córką na kilka etapów Tour de France. Aha. I oglądaliśmy to w górach, jak oni jadą po te góry. Widzieliśmy naprawdę takie klasyczne, najfajniejsze etapy. Oni wtedy przez Belgię jechali, więc widzieliśmy też... A to nie jest tak, że się stoi nagle tak... No nie, do końca. Bo trochę tak, trochę tak, ale jak się stoi w górach, to się widzi więcej. Jak się stoi na klasycznych takich etapach, to się też trzeba wiedzieć, gdzie stawać. A ja wie pan, jaka to jest prędkość, jakie to jest ryzyko, jak oni idą. No była ta tragedia w zeszłym roku na Tour de Pologne, kiedy chłopaki się na kresce, na linii zderzyli. Jeden mało nie zginął. Ale jakie to są szybkości, jakie to są. Ja panu powiem nieprawdopodobne. Ja jestem fanem. Z góry zasuwać 80 km na rowerze. No jest szybko, no ja 45 albo 50. No już jest strach w oczach. No dla mnie to wszystko jest strachem w oczach, ale umówmy się, że jestem osobą lekko niepełnosprawną z powodu moich gabarytów i tak dalej. Lepiej, ale to lepiej się pan rozpędza. Gorzej tak, z hamowaniem. No i z perspektywą upadku gorzej. Ja dwa razy przy tej mojej posturze wywróciłem się na rowerze i raz to był totalny luz i... Totalnie nic mi się nie stało, znaczy za żadnym razem nic mi się nie stało, ale drugi raz to było takie coś, że przychodzili ludzie i Boże, co panu jest, pomóc, a ja mówię, wszystko okej, tylko ja 5 minut sobie poleżę. Ja jeżdżę z rodziną, z dzieciakami, z żoną i kiedyś miałem taką przygodę, bo też robię setki rzeczy razem, jechałem na rowerze, na szczęście miałem kask i jeszcze były stare telefony, znaczy miałem telefony, słuchawki miałem bezprzewodowe, teraz używam tych bezprzewodowych. Uh-huh. I wkładałem telefon do tylnej kieszeni ze słuchawkami. Ktoś do mnie zadzwonił, a ja stałem na rowerze, nie siedziałem na siedzelku, tylko stałem na rowerze. I zamiast, coś mi się pomyliło, i zamiast odebrać telefon, to nacisnąłem z całej siły przedni hamulec. I przeleciałem kozłem przez... zrobiłem fikołka, rower spadł na mnie, zrobiłem fikołka. Powiem panu szczerze, dzieci moje stały jak zamurowane, nie wiedziały, czy ja żyję, czy nie żyję.
A ja nabrałem dla siebie szacunku, że w wieku 45 lat można zrobić coś takiego i wyjść bez szwanku, po prostu podnieść się, otrzepać. No bo jest zdrowym. Coś takiego, też jak pamięć taka z młodzieńczych lat, jeżeli ktoś uprawiał właśnie sport, przy którym upadał i tak dalej, to mu będzie dużo łatwiej. Ale nie powtórzyłbym tego. Tak, no, zrobiłem to, samo się zrobiło. Jakbym miał zrobić to, powtórzyć, to bym sobie coś połamał. Ale ja chciałem coś powiedzieć a propos sportu. Ja, czego nie widać, ale wiele razy o tym opowiadałem w moim programie, jeździłem na deskorolce całą moją młodość. I uważam, że przy tym sporcie, który nie jest tylko sportem, to jest dużo głębsza sprawa, jest to cała kultura, to po prostu większość sportów to totalna nuda. Także dla mnie oglądanie, jak ktoś robi ciu, mnie to po prostu nudzi. Dlatego, że widzi pan ten samochód? Nie widzę. Zaraz, muszę panu o skateboardingu skończyć. To jest najlepszy sport na świecie. Tam się dopiero dzieją rzeczy, a nie tam jakieś jeżdżenie na rowerze. Tu kupiłem pierwsze swoje mieszkanie w Szczecinie z żoną. W tym na Gumiejtach? Tutaj, w tym budynku. Okay. Powiem panu tylko historyjkę, bo myślę, że wielu będzie ciekawe. Ja wziąłem wtedy kredyt w euro. Aha, dobrze, że nie we frankach. A nie było się franków chyba. Ja wiem. To był rok 99. A wie pan, dlaczego wziąłem w euro? No, bo nie było wiem, dużo niższe oprocentowanie. Oczywiście. Ale, a jakie ono było? Nie mam pojęcia. 19% rocznie, a ja złotówkowe pieniądze. Było wtedy 24%. Fuck, wszystkim, świetnie. Którzy narzekają dzisiaj na kredyty mieszkaniowe, powiem tak, 24% kredyt mieszkaniowy w skali roku, czyli jak ktoś pożyczył 100 tysięcy, to w ciągu 4 lat musiał oddać 200. No, a moi rodzice znowu trafili na takie coś, że wzięli kredyty jeszcze za komuny. Na a potem dom, wszystko spadło. A potem tak spadło, oczywiście. Że oni dom wybudowali oczywiście. Za tam tak. parę tysięcy dolarów, oczywiście. Czy coś takiego. Ja mam takiego. I wszyscy się pukali im w głowę, bo oni nie byli żadnymi ludźmi majętnymi, i oni mówili, co wy robicie, tak, a wtedy oni powiedzieli wszystko, także słuchajcie, no nie wiem, będziemy musieli dać radę. I tak największy problem to kupić cegły, a nie skąd wziąć na nie pieniądze. Ja mam znajomych, którzy trochę starszych ode mnie, z 10 lat, którzy wzięli gigantyczny kredyt i płakali, jak ile oni lat będą go spłacać, po czym pojechali w latach 90. na przełomie 80-90. Do Turcji przywieźli trzy kożuchy. Pojechali na winobranie do Francji. Aha. I wrócili po winobraniu i złotówka tak spadła i się okazało, że mają cały kredyt spłacony. No. Z jednego winobrania, a mieli latami spłacać. A myśmy pojechali kiedyś. A to się powtórzy, mam nadzieję, wie pan dlaczego? Bo jakby się takie coś powtórzyło, to znaczy, że Polska zbankrutowała. Nie, no to wiadomo, oczywiście, że tak, no ale to były powalone czasy. Myśmy kiedyś pojechali z mamą na wycieczkę do Rosji, jeszcze też za komuny. Bo myśmy. Czy pan napodróżował za komuny? Tak, po demoludach tak zwanych. No tak. Jedyna podróż, jaką mieliśmy nie demoludową, to była do Włoch, ale to była podróż znowu jako pielgrzymka. No, bo to była jedyna możliwość, żeby wyjechać i musieliśmy odwalić cały ten pielgrzymkowy, no ale, powiem brzydko, szajs. Ale we Włoszech pielgrzymka to są również walory estetyczne, kulturowe, to jest to zobaczyć. Tak, ale trzeba było być na różnych mszach. Ja jeszcze wtedy byłem katolikiem, dzisiaj nie jestem. A nie jest pan katolikiem? Nie. I wmawiałem sobie... A jest pan religii wierzący, czy nie? Nie, jestem agnostykiem. I jestem wielkim przeciwnikiem religii. Uważam, że robi ona więcej złego niż dobrego i że jest czymś okropnym. Aczkolwiek nie jestem aż takim ignorantem, żeby nie dostrzec jej pozytywnych stron. Pozytywne strony też dostrzegam oczywiście. No jakby kontrola dzikich zwierząt jest zawsze w cenie. Ja rozumiem, że mając na myśli dzikie zwierzęta, ma pan na myśli ludzi. Człowieka. Tak. Kiedyś a propos Jugosławii, ktoś mi opowiedział potworną... Wie pan, Kościół to jest ciekawa historia, bo... Ale przepraszam, bo przerywa mi pan często, muszę panu... chciałem panu... Proszę pana, gdzie będzie pan się od nas uśmiechał. Proszę pana, ja panu przerywam, ja jeszcze nigdy w życiu nie dałem nikomu tak dużo mówić jak panu. No a ja jestem też gaduła. Ja panu chcę o Hiszpanii, nie Hiszpanii, tylko Jugosławii małą rzecz opowiedzieć. Kumpel mi opowiadał o swoim kumplu z Jugosławii, który przeżył wojnę. I on opowiedział taką historię, dosłownie takimi słowami wstrząsającymi, mówi. Wiesz, to, że przychodzili do domu, brali kobietę i przybijali jej piersi gwoździami do ściany i kazali na to patrzeć jej mężowi i dziećmi, to było jeszcze nic. Najgorsze, co było, jak się skończyła wojna, to dwóch moich kolegów usiadło w pubie, naćpali się i nachlali. Jeden do drugiego powiedział, ty, założę się, żebyś mnie nie zastrzelił. Więc się założyli, ten wyjął pistolet i go zastrzelił.
ci, którzy przychodzili i mordowali te rodziny, oni nienawidzili tych rodzin. Oni przychodzili, zawsze ich nienawidzili. I dlatego przychodzili i robili potworne, ohydne, wstrętne rzeczy, ale ich nienawidzili. Natomiast ci dwaj koledzy się kochali. To byli przyjaciele. A dlaczego się tak stało? Bo takim to ten... Takim to wywróciło wszystko do góry nogami, że po prostu byli w stanie z powodu zakładu się pozabijać. I cały ten Jugosłowianin wszystko podsumował takimi słowami. Powiedział tak, no bo widzi pan, my myślimy, że jesteśmy tutaj tacy sobie ludzie i mamy wszystko poukładane. A ja wam mówię, że na 2-3 tygodnie wyłączyć wodę i światło w Europie i my wszyscy sobie po prostu powygryzamy oczy powydłubujemy. To jest absolutnie prawda. No, wie pan, człowieka od zwierząt odróżnia kultura. Ja uważam, że inteligencja, sprawia, że właśnie powstuje kultura i tak dalej. Ale ilu ludzi inteligentnych było potworami? Inteligencja może być wykorzystana pozytywnie, czy dla dobra i dla zła. Ale religia... Ale kultura jest wynikiem inteligencji. Ale religia jest częścią kultury. I to jest to, co nas odróżnia od zwierząt. I trzeba o tym pamiętać. To, co się działo w byłej Jugosławii, proszę pamiętać, że to się działo w dwie strony, bo my często relatywizujemy, mówimy, że tam jedni byli gorsi, drudzy byli lepsi. Niestety te rzeczy zdarzały się w obie strony. Ale może pana zaskoczę, w Polsce się działy takie same rzeczy. I to wie pan kiedy? 40 lat wcześniej? 50 lat wcześniej? Umówmy się, wszędzie działy się potworne rzeczy. Bycie podłym dla człowieka to nie jest żadna nowa rzecz specjalna tylko dla jednego plemienia. Wie pan, bo my mamy takie wyobrażenie, że w Jugosławii to mordowano, przychodzili, przybijali piersi dzieci, jak tam pan powiedział. Mhm. A w Polsce to była taka wojna, że byli źli Niemcy i jeszcze źli Sowieci, którzy przyszli, dobrzy Polacy, którzy z nimi walczyli na czołgu Rudy 102. Timothy Snyder, taki profesor amerykański, który teraz chyba mieszka w Wiedniu, ale który zna język polski i specjalizuje się w historii Europy Środkowej, napisał taką książkę, która się nazywa Skrwawione Ziemie, okay. Która opisuje to, co się działo od lat 30. do lat 50. w Europie. I on takie zdanie napisał w tej książce, które dla mnie jest po prostu absolutnie wstrząsające, że w Europie Środkowej pod koniec lat 30. otworzyło się piekło i przez 15-20 lat, nie pamiętam jak on tam ile lat podał, po prostu były otwarte granice piekła. Okay. I to, co się u nas działo, jeśli chodzi o skalę i jeśli chodzi o brutalność, było dużo gorsze niż to, co się działo w Jugosławii. U nas mordowano ludzi milionami i to nie było, proszę pana, 200 lat temu, tylko to było... Nasi dziadkowie to się bardzo dobrze pamiętają, oni w tym uczestniczyli. Wie pan, część mojej rodziny pochodzi z północnego Mazowsza, z okolic Treblinki. To, co się tam działo, to jest coś nieprawdopodobnego. Tam są, proszę pana, miasta, w których mieszkało 70% Żydów, a po paru latach nie było żadnego Żyda. Mhm. Wie pan, tam są takie historie, że Niemcy mordowali, nie wiem, 60 tysięcy, 70 tysięcy ludzi w granicach jednego powiatu. Uh-huh. A wie pan, co z nimi robili? No, nie wiem, zakopywali do metrowych dołów. Najpierw kopali ich do metrowych dołów. Uh-huh. A później, kiedy wiedzieli, to był 42, a w 43, kiedy wiedzieli, że będą musieli uciekać, uh-huh, to wykopywali ich z tych dołów i na przykład potrafili 40-50 tysięcy ciał rok leżących w ziemi przemielić w młynie. Po to, żeby nikt nie znalazł dowodów. Po co my mamy gadać, co się działo w Jugosławii, jak to się działo w Polsce, jak to się działo wie pan, tu gdzie stoją nasze domy, gdzie Polacy też nie są bez winy, gdzie Niemcy mordowali Żydów, gdzie Ukraińcy mordowali Żydów, gdzie Polacy mordowali Ukraińców, gdzie Ukraińcy mordowali Polaków. I Żydzi też nie są bez winy. Nikt nie jest bez winy. Wszyscy, ale powiedzmy, człowiek, czy to Polak, Rumun, Żyd, Brazylijczyk, czy ktokolwiek inny, postawiony w bardzo ciężkiej sytuacji, puszczają mu nerwy i wszyscy na siebie kablowali, bo ja na przykład, dlaczego wspomniałem teraz o Żydach, bo często się mówi tylko o ich cierpieniu, ale
to byli ludzie, to tak samo jak każdy inny. Oni też wydawali Polaków. No nie, ale oczywiście, że tak, moją babcię wydali. Ale ja nie twierdzę, ale nie, jednak była pewna różnica, to znaczy tylko wobec Żydów, no może Cyganów jeszcze i homoseksualistów, była polityka całkowitej eksterminacji, to znaczy nikt nie zabijał Polaka tylko za to, że jest Polakiem. Oczywiście zabijał za to, że jest z ruchu oporu, że pomagał Żydom, że się naraził Niemcom. Natomiast, wie pan, 200 kilometrów od nas, od tego miejsca, w którym się znajdujemy, w takiej miejscowości, która nazywa się Wanze. Wie pan, co jest Wanze? Nie. To jest taka miejscowość... z jeziorem związanego. Tak, to jest taka dzisiaj już dzielnica Berlina, wtedy miejscowość obok Berlina. Jak to się nazywa jeszcze raz? Wanze. Jest jezioro Wanze, na, okay. zachód, na, zachod, na północny zachód od Berlina. Usiadło kilkudziesięciu ludzi i postanowili, że będzie realizowany program, który się nazywał Ostateczne Rozwiązanie Kwestii Żydowskiej. I tam postanowili, że zamordują wszystkich Żydów na świecie. Proszę pana, no nie było czegoś takiego. Znaczy wobec żadnej... I... No tak, ale jakby chodzi o zupełnie inną rzecz. A wie pan, nie chodzi w tej chwili o to, żebyśmy my się przekrzykiwali, kto więcej cierpiał. Wie pan, o co chodzi? Tu chodzi o to, żeby 19-latek, 20-latek mieszkający w Polsce miał kurde świadomość, co się działo w Polsce na tej ziemi, w mieście, w którym mieszka, we wsi, w której mieszka 50-60 lat temu. Po to, żeby miał świadomość, po to, żeby to się nigdy więcej nie zdarzyło. Żeby człowiek wiedział, tak, do czego doprowadza nienawiść, dzisiaj powiemy hejt, napuszczanie jeden na drugiego, posługiwanie się, bo ono jest zbyt słabe, proszę pana. Hejt nie, jest nic. Bo jest, kurde, to słowo, jest nienawiść polskie, dobre słowo, ja, jest się z panem nienawistnik, zgadza. Dobre polskie słowo się z panem w tej i materii. Wszyscy zaczęli stosować jakieś po prostu angielskie słowo. Które nic nie mówi, prawda? Tak, a jeszcze tak łagodne. Jest, nie, ale są takie rzeczy, jak na przykład, że używa się... Czemu pan jeździ po najbliższych częściach miasta? Właśnie po najpiękniejszych. Najbrzydsze rzeczy potrafią być piękne czasami. Ja uwielbiam te rzeczy, kontempluję tutaj. Co chciałem powiedzieć, że... Boże... co byśmy mówili, bo mi teraz wypadło z głowy... Że hejt pan nie lubi, a lubi pan słowo nienawiść. I tak jest, czasami sam używam, ale chodzi mi o co innego, że są dziedziny, gdzie na przykład używa się języka angielskiego, bo na przykład z tego języka ta dziedzina wywodzi się. Jak wcześniej wspomniana deskorolka, no trudno nazywać triki w deskorolce po polsku, bo to nie ma sensu. Ale słowo deskorolka już jest polskie. Już jest polskie na przykład. Jakie ale, tak, ale wszystkie słowo triki nazywa się po angielsku, one tak zostały nazwane, I to jest jakby oczywiste. Natomiast nagle wprowadzanie takich słów, które po prostu zawsze istniały po polsku i my nagle to takie już się zaczyna robić taki korporacyjny bełkot. Był pan kiedyś w różnych korporacjach, gdzie tam zrób do mnie cola, a tutaj położę papiery na table i oni już po prostu połowę słów używają angielskich, połowę polskich, nie wiem czemu, po co. W korporacji przez półtora roku. Ale nie nadawałem się do korporacji. Najpierw na pierwszym spotkaniu integracyjnym wygrałem z prezesem w kręgle, grając drugi raz w życiu w kręgle, okay. A dla niego to było ważne. Aha. A na drugi zjazd integracyjny nie pojechałem. On nie lubił przegrywać? Nie, w kręgle szczególnie, jak się okazało. A na drugi zjazd integracyjny nie pojechałem, bo powiedziałem, że mam weekend, w którym mam rocznicę ślubu i urodziny moje, bo to się tak zbiega nam. I nie pojadę na zjazd integracyjny i nie utrzymałem się w korporacji, na szczęście. Ale myślę, że jakby nie za to, to bym wyleciał po następnym pół roku za coś innego. No dobra, ale już teraz może przejdźmy gdzieś tam do jakiegoś jednak tematu w stylu polityka, bo... A pan lubi politykę? Nie, i w ogóle się na niej nie znam. I gdybym miał gdziekolwiek się o nią zahaczyć, zgnoiliby mnie tam w 5 sekund. Chyba, żeby się nie dał zgnoić. Dałbym się, bo jestem za głupi na to i zbyt naiwny. Ja jestem człowiekiem, który wie, że... To jest bardziej kwestia charakteru, wie pan? No to wątpię, że miałbym do tego charakter. Trzeba spróbować. Nie chciałbym. Umiejętności oczywiście też jakieś trzeba posiadać, bo to... Chodzi o co innego, no to jest jakby... Ja mam takie coś sobie, ja wiem, że ludzie... przepraszam,
powiem kolokwialnie, to kurwy, w wielu przypadkach tak się mówi, ale ja mam coś takiego w sobie beznadziejnego, co mi kiedyś prostytutka powiedziała, ja widzę naiwność w twoich oczach. I ja mam coś takiego, że po prostu jak się spotykam z nowym człowiekiem, to ja zakładam, że jednak on tym razem okaże się kimś okej. Okay. Ja chcę uwierzyć w jego słowo, ja chcę wierzyć w dobre intencje i tak dalej. Jesteś naturalna potrzeba. Taka naturalna. Ja próbuję zgnoić cały czas, ale mi to nie wychodzi po prostu. A tutaj cholera jasna, no wy jesteście, wy, ja nie mówię teraz konkretnie o panu, ale wy jako politycy, no specjalistami w kłamaniu, w, że tak powiem, ukazywaniu prawdy z innej strony i tak dalej, i tak dalej. I po prostu... Bo ja miałem taki ale czas... Ale polityka w ogóle nie na tym polega, proszę pana. A na czym polega polityka? Na przypodobaniu się wyborcom. W ogóle nie mam takiego poczucia, że miałeś jakoś szczególnie przypodobywał wyborcom. A nie przypodobując się, też pan się przypodobuje. Ja jestem dosyć naturalny w tych odruchach. Bo pan jest takim buntowniczym, ja poczytałem trochę. Ale ja mam taką naturę, proszę pana. No i dobrze to ale trzeba... Ale ja nie gram przecież. Gdybym ja chciał grać, gdybym ja słuchał moich doradców, ludzi, którzy mi dobrze radzą, jak najlepiej wypaść, to ja bym wielu rzeczy w życiu nie zrobił w ogóle. A jednak no, oczywiście, zrobiłem, bo jako lider, pan bardzo często, i to wielu liderów, idzie, tak jak to się mówi po angielsku, against the grain, pod, u nas pod prąd, o, gdzie później to wychodzi na dobre. Zazwyczaj taka, taka polityka sprawdza się w okresie długoterminowym, a w krótkoterminowym się nie sprawdza. Ale sami się nie sprawdza. No, jak wszystko może się nie sprawdzić. Ale wie pan, tylko pytanie jest, z czego to wynika? Czy to wynika z wyrachowania, bo ktoś po prostu, a mówię, tak mi się opłaca, czy ktoś po prostu tak czuje? Ja staram się, chociaż skłamałbym pana, gdybym powiedział, że ja w życiu nie idę na jakieś kompromisy polityczne, bo pewnie wielokrotnie idę, bo tak na tym polega polityka. Ale ja staram się w polityce mówić to, co myślę i często za mnie na to spadają różne joby, ale mi to sprawia jakąś tam przyjemność. Gdybym ja miał być w polityce przeciwko sobie, przeciwko temu, co myślę, to pewnie bym się w niej nie utrzymał. Ale z drugiej strony też trzeba, dzisiaj panu to powiem i zgadzam się niestety z tym, że polityka jest pełna oportunistów. To znaczy są ludzie, którzy mówią nie co myślą, tylko co ludzie chcą usłyszeć. I to jest niestety prawda. Mi się wydaje, że tacy ludzie jakby bardzo często osiągają spory sukces. Tak. Kurczę, jakby to powiedzieć, polityka nie jest wyjątkowa pod pewnym względem, bo polityka jest we wszystkim. I jakby ja znam na przykład przemysł rozrywkowy w Polsce od strony muzyki głównie hip-hopowej, ale nie tylko, ale w dużej mierze. Przecież ta muzyka i ta cała kultura jest przesiąknięta polityką, jakby. I tam jest dokładnie to samo, co w polityce takiej normalnej, czyli na przykład nagranie z kimś kawałka jest pewnym gestem politycznym, zawarciem paktu o nieagresji. I teraz... Sojuszem wręcz. Trochę sojuszem. Bardzo często raperzy nagrywają kawałki z innymi raperami, których to muzyką gardzą. Oni nienawidzą ich muzyki i śmieją się z tych ludzi, z którymi nagrywają. Ale potem z nimi nagrywają z różnych powodów. Na przykład jeden zespół jest mocno ustawiony w mieście, na przykład. Czyli potrafi różne konflikty rozwiązać bardzo szybko i zdecydowanie. I na przykład z nimi się opłaca nagrać piosenkę z tego względu, że w tym mieście będzie miało się spokój. Jak się przyjedzie na koncert, to będzie się szanowanym. Jak się czegoś zachce, to będzie można gdzieś zadzwonić i sobie wszystko pozałatwiać i nikt nie przyjdzie na koncert, nie da w mordę. Ale ich muzyki na przykład nikt nie lubi, ale z nimi nagrywa kawałki. I to jest non-stop, są takie sytuacje. I to jest to samo w polityce. Zgoda, ale to pan mówi o takim aspekcie bardzo praktycznym, bieżącym. Tak. A jest aspekt jeszcze troszeczkę bardziej, wydaje mi się, poważny i który też mogę panu wskazać podobne zjawiska, że pan zobaczy, że to jest to samo. Polityka na końcu jest umiejętnością, co powinno być główną, czy co jest zazwyczaj, bo tak jest, główną motywacją polityka w jakiejś działalności jego.
no, chęć zmiany. Wpisanie się w dobre spółki jakieś, żeby no, nie, coś. Niech pan nie żartuje. Znaczy, polityka jest. No jestem od żartowania. No tak, tylko polityka jest spauperyzowanym zawodem i to nie jest dobrze, żeby było jasne, ale to inna dyskusja. Natomiast polityka coś to trzyma, to jest trochę ludzie, którzy są w polityce. Ja zajmuję się polityką od naprawdę chyba więcej lat niż mam. Też miałem o to zapytać, ale... Jest taka kategoria ludzi, dla których te sprawy są ważne, którzy po prostu, wie pan, tak jak ktoś ma 20 lat, czy 15 lat, albo 10 lat, wyczuwa, że ma słuch i idzie w kierunku muzycznym, ktoś ma pewien słuch społeczny, dla kogoś kwestie ważne są jakieś społeczne. Każdy, kto jest w polityce, musi mieć chociaż taki pierwiastek chęci zmieniania świata. Mówi, coś mi się nie podoba, chciałbym, żeby było inaczej. To ma jest tak, a ja chcę, żeby było inaczej. Krzywy chodnik mi przeszkadza, albo przeszkadza im jakieś relacje między ludźmi, przeszkadza mi tego, że kościoła jest za dużo w polityce, albo że jest za mało. Musi być taki czynnik. Okay. I teraz to samo jest z artystami. To znaczy, oni też muszą mieć poczucie pewnego, chcą coś powiedzieć. Umiem coś powiedzieć, ale chcę coś powiedzieć. Wie pan, jak patrzy pan na takich ludzi, tu są już przypadki absolutnie takie, które trudno podważyć. Nie wiem, jak jeśli chodzi o szukam kogoś w polskiej scenie muzycznej, takiego kto. Kazik. To jest facet, który krzyczy politykę, który mówi, co mu się podoba, co mu się nie podoba, prawda? Kukiz, kiedy był, jeszcze zanim zwariował, to był facet, który mówił po prostu o polityce, on krzyczał o polityce. Tak, powiedział, pierdolnicie mnie w głowę, jak kiedyś mi przyjdzie do łba zostać politykiem, niestety nikt go nie jebnął. Jeśli weźmiemy literaturę, mówię o współczesnych twórcach, nie chcę przechodzić dalej, ale ten, jak się nazywa, Miłoszewski, to jest facet, który po prostu kipi kulturą, polityką, ale jeżeli pani popatrzy, jeżeli pan popatrzy to, co pana w szkole uczyli, że byli romantycy, byli pozytywiści, przecież to są ludzie, którzy kipieli polityką. Oni jedni mówili o tym, że Polska ma powstać, bo ma być zbawcą narodów, a drudzy mówili, że trzeba pracą u podstaw budować ojczyznę, że nie sztuka umierać za ojczyznę, tylko trzeba za nią żyć, kształcić ludzi. Przecież to wszystko jest, to wszystko trzeba mieć Żeromskiego. Polityką. A czym jest polityka? Życiem, społeczeństwem. Jak ma być społeczeństwo ułożone? Czy mamy być dla siebie tolerancyjni, czy wręcz przeciwnie? Czy mają tu mieszkać Ukraińcy, czy tylko Polacy? To wszystko jest polityka, prawda? Więc polityka jest wielką emocją społeczną. Jest wielką emocją ludzką. Ludzie się tym pasjonują i bardzo łatwo ludzi, to jest tak samo dokładnie jak z wojną. Łatwo ludzi napuścić na siebie, ale łatwo też w polityce wytworzyć pewną wspólnotę, która spowoduje, że można coś wspólnie zrobić. Można ludzi napuścić, powiedzieć, słuchaj, wy jesteście z, nie wiem, ja jestem wychowany w takim małym miasteczku, które nazywa się Połczyn-Zdrój. Wiem, też mam do powiedzenia coś na ten temat. I u nas były dwa osiedle, jedni mieszkali na Nowej... Browar. Tak, i Browar pośrodku. Który mnie okradł. Ale niech pan posłucha. Mieliśmy dwa osiedla. Jedno nazywało się na Nowej, mieszkali na blokach, ja mieszkałem na Nowej, a drugi mieszkali na Bieruta, czy jakieś nazywało. Nazywa Staszica. Na szczęście się już nie nazywa Bieruta. Staszica, story. No. I myśmy się naparzali o wszystko. Graliśmy w piłkę, ale potrafiliśmy kamieniami się wyrzucać, że wszyscy żyją, to w ogóle cud, że tam nikt nie umarł. I nikogo nie zabiliśmy nawzajem. Bo to się lało po gębach, po prostu czym się szło. I bardzo łatwo nas było napuścić na siebie, ale bardzo łatwo było nas wziąć. I był taki facet jeden, nie pamiętam jak się nazywał, który nas zorganizował i dał, grajcie w piłkę, róbcie turniej, róbcie coś fajnego, zróbcie coś fajnego dla ludzi, zbudujcie boisko. I można ludzi zorganizować pozytywnie i można ludzi... Można tak jak Kaczyński ludzi podzielić i zrobić... Wie pan, ja nie chcę tu brać polityki, ale można zrobić, puścić dwa hasła i ludzie po prostu się będą nienawidzić. A można puścić dwa hasła pozytywne i powiedzieć, słuchajcie, można powiedzieć, tak jak... To nie pan... wystarczy dwa hasła. Wystarczy, ja panu podam przykład. Ja uważam, ja że podam panu przykład. Podam panu przykład. Można powiedzieć, kto nie katolik, kto nie Polak, bo tylko Polak to katolik i można, kto atakuje, nie, kto podnosi rękę na kościół. Myśl. Pan posłucha, ja tylko cytuję. Kto podnosi rękę na kościół, to znaczy ma inne zdanie, to nie katolik, to nie Polak. A można powiedzieć, tak jak powiedzieli twórcy polskiej konstytucji w roku 89, Polacy to społeczeństwo, czy łączy nas dobro zawarte w Ewangelii, lub niektórzy czerpią to dobro z innych źródeł, prawda? I można powiedzieć, kurde, no łączy nas dobro. A jedni są wierzący, drudzy niewierzący. I co to nam dało? Dało nam 30 lat spokoju, gdzie się budowaliśmy, rozwijaliśmy, budowaliśmy drogi, budowaliśmy szkoły, budowaliśmy orliki, jeździliśmy w świat, pracowaliśmy, Polska się bogaciła. A dzisiaj się Polska nie bogaci, tylko drze mordę na cały świat, że jest najlepsza, najfajniejsza, najwspanialsza, a wcale nie jest. I powiem panu, jest taka kretyńska, że nawet czytam wczoraj w gazecie po prostu, aż mi się niedobrze robi.
Ale widzi pan, że polskie pan gazety, pułapki, a niech pan posłucha, bo pan że mówi polskie... pułap, Polska. A wcale Polska nic nie krzyczy. Ja też jestem Polska, nic takiego nie proszę krzyczy pana, cały świat. Ale ja mówię tylko, jak łatwo można manipulować. Nasz rząd. Proszę pana, jak ja czytam w gazecie, że jest jakiś potworny granerud, który wygrał z Polakami w skokach narciarskich, który ja bardzo lubię, to pamiętam, jak Polacy go rzucali Hannawalda kulkami w Zakopane. Pamięta pan? Jedzie Pola, jedzie Niemiec, a Polacy go kulkami rzucają. No przecież to trzeba mieć coś z deklem. Ale miękkimi czy z lodowatymi? Nie wiem jakimi, nie byłem. Nie to różnica. Ale miękkimi to luz. Ważne jest to, że można robić dobro. Z tych samych rzeczy wychodząc, można robić dobro, można robić zło. Tak, tylko wie pan, co jest jeden taki problem bardzo duży. Można ludzi, można być patriotą i ludzi budować w poczuciu czegoś dobrego, nie w nienawiści do innych, a można kojarzyć, że Polska to jest tylko wtedy, jak dam w mordę komuś, kto mówi w innym języku. Nie, no to w ogóle bzdura. Ale jaka bzdura? Ale to się dzieje dzisiaj. No, niby się dzieje. Pana, widział pan tego greniucha w IPN-ie? Nie, nie widziałem. Faszystę, który hejluje, jest w IPN-ie? Dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej. Instytutu Pamięci Narodowej. On jest powołany do tego, żeby w moim imieniu i w pana imieniu dbać o pamięć narodową. Czy pamięć, polska pamięć narodowa to jest hejlowanie i lanie w pysk Ukraińca, bo mówi nie, innym, ale to jest polska pamięć narodowa? Nie, ale to jest... A czy myślisz, że pan to jest przypadek? Ale w czym innym jest problem? Ja długo pana słucham. Tylko pan. A ja panu powiem, dlaczego to jest bardzo ważne. Wie pan, dlaczego to jest bardzo ważne? Żabson przegadał mnie. Wie pan, dlaczego to jest bardzo ważne? Słucham. Dlatego, że jeżeli za polską kulturę, za polską edukację, za polską pamięć będą odpowiadać ludzie, którzy w nacjonalizmie, w napuszczaniu jeden na drugiego, widzą polską kulturę i polską tradycję, To jest katastrofa, bo skutkiem będzie tego to, że wychowamy ludzi, którzy w to uwierzą. Rozumie pan? To jest katastrofa. Dokładnie w ten sam sposób postępował Hitler w latach 30. Znaczy wmówił gówniarzom w Hitlerjugend, tak, że ich kultura to jest chrześcijaństwo narzucone siłą, oni są pragermanie, że oni byli zdominowani przez jakąś obcą kulturę, że trzeba ogniska w lasach palić i czcić jakichś germańskich bożków, bo oni są lepsi od innych. I to się tak zaczęło. No to i może, to jest dokładnie to samo u nas. To może akurat miał rację. U nas niestety mało co jest ma, co miał rację? No o czczeniu swoich bożków, a nie cudzych. My, ale wie pan dlaczego? My nie mamy własnej religii. No mamy też możemy... No to nie jest nasza religia, jeśli chodzi o katolicyzm. Ale to jest pana, religia żydowska, ale proszę pana, nie nasza. Ale niech pan takie rzeczy nie opowiada. No jak to? Ale niech pan taki... Myśmy wymyślili religię katolicką? Nie. Proszę pana, to chwila, dobra? Zatrzymajmy się. No. Zatrzymajmy się. Wie pan, dlaczego chrześcijaństwo zwyciężyło? Bo przecież były różne... Wie pan, ja jestem daleki, ja uważam, że jestem przysiąknięty chrześcijaństwem. Jestem w tej kulturze urodzony. Ale czy pan jest chrześcijaninem, czy katolikiem? Tak. Wie pan, że jestem katolikiem. Okej, okay, ale to nie pan chodzi o kościoła. Wyznaje i Stary i Nowy Testament? A to niech mi pan da powiedzieć pewną myśl. Ale no nie, wszystkie to zadałem panu, czy pan ale wyznaje zależy, Stary i Nowy Testament. Zależy mi na powiedzeniu czegoś bardzo ważnego. Polityk. Nie odpowiada na pytanie. Człowiek odpowiada na pytanie. Też poza odpowiadają na pytania, chcę coś powiedzieć. No. Wie pan, dlaczego chrześcijaństwo zwyciężyło wśród wielu religii, kultur? Chrześcijanin powie panu, tak, dlatego, bo było bardziej agresywne. Żeby było prawdziwe. Nie, było bardziej agresywne. A ja panu powiem, dlaczego chrześcijaństwo moim zdaniem zwyciężyło. No. Bo chrześcijaństwo głosiło coś, co było obce innym religiom i innym kulturom. Głosiło, że nie ma Żyda ani Greczyna. Aha. Głosiło, że ludzie są równi. Głosiło, że jak jesteś w mniejszości w jakimś państwie, albo wyznajesz inną religię, to nie jesteś gorszy. To tak głosiło. I było powszechne. Chrześcijaństwo, wie pan, co znaczy słowo katolik, katolicki, powszechny. Okay. Religie inne mówiły tak, my jesteśmy religia grecka, my jesteśmy religia rzymska, nie wchodząc w szczegóły, my jesteśmy lepsi od nich. Nasza religia jest prawdziwa. A chrześcijaństwo mówiło, nieważne skąd przychodzisz, nieważne jak się nazywasz, nieważne gdzie się urodziłeś, nieważne jaki masz kolor skóry, jesteśmy równi.
I wie pan, na czym polega największy dramat dzisiejszego katolicyzmu, polskiego szczególnie, bo wyjmuje z tego Franciszka i cały nurt papieski, któremu strasznie kibicuje, że oni są dzisiaj kompletnie niechrześcijańscy, bo oni dzisiaj mówią, dokładnie nacjonalistycznie mówią, my jesteśmy lepsi, bo my jesteśmy katolicy, my jesteśmy lepsi, bo ty jesteś ochrzczony. Przecież dzisiejszy Kościół opowiada takie rzeczy, którego Chrystus by nigdy tego nie powiedział. Oni mówią tak, warunkiem, żeby być zbawionym, jest, że musisz być ochrzczony. To znaczy, że jak ktoś się urodził w innej kulturze i nie został ochrzczony, to... To idzie do piekła. No właśnie, wie on, to jest tak wykluczające. Nie. Chrystus był... Idzie do piekła na wieczne tortury. No właśnie. Nie na 100 miliardów lat, tylko to jest jakiś kompletny na wieczność. To jest jakiś kompletny absurd, rozumie pan? Ja mam tatę. Ale to właśnie chcę panu powiedzieć, że pana religia jest totalnym absurdem. Ale ja się z tym nie zgadzam. Ja panu... Dlaczego? Bo pan chce... Pan ma wishful thinking. Nie, proszę pana. Tak. Bo ja wiem... Pan chce, żeby ta religia była tak, jak pan ostatnio myślił. Ale ja nie jestem... Ja, proszę pana, no niech pan mnie najpierw posłucha, to pan będzie mógł wiedzieć, co ja myślę. Proszę pana, ja jestem urodzony w domu bardzo katolickim. Ja mój też. Tata, którego kocham najbardziej na świecie, bo nie mam, straciłem mamę bardzo wcześnie i został mi tata, jest dla mnie poza moją rodziną najbliższą, czyli dziećmi i żoną, najbliższą mi osobą na świecie i najważniejszą. I on jest człowiekiem tak potwornie religijnym, dla niego religia stanowi, jest dobrym człowiekiem, dla niego religia stanowi pewną taką oś świata, w takim złym świecie, w komunizmie, który był syfiarski, powiedzmy sobie szczerze. Dla niego... Który z idei był prawie taki sam jak wierzenia Jezusa. Możemy, mogę się z takim stwierdzeniem przyjąć. Jezus jako... jest socjalistą, nie komunistą, bo to jeszcze musimy uznalić, co znaczy słowo komunizm. Dlaczego mówi się często, polscy nacjonaliści mówią często, i tu ma pan rację absolutnie, polscy nacjonaliści mówią... A ja panu się też trącę, a pan wie jaka jest nie różnica... Nie da mi pan jednego zdania powiedzieć. Tak, wie pan jaka jest różnica między komunizmem a socjalizmem? No to pan będzie jakiś joke chce powiedzieć, jak chce pan... Z archiwum chcę powiedzieć, z akwarium tekst. No z książki akwarium, tak? No i pan powie, Suworowa. Komunizm to jest to, co mamy, a socjalizm to jest to, co powinniśmy mieć. No tak, i dlatego ja komunizm nienawidzę, ja a socjalizm nie jest dla mnie w ogóle złą ideą. Ale wie pan dlaczego... Jest właśnie ideą Chrystusa. Mówi się często, nacjonaliści polscy mówią, jeśli bardzo chętnie tym posługują, użyli takie powiedzenie, takie pojęcie Żydokomuny, że Żydzi, jak przyszli komuniści do Polski, to Żydzi bardzo często wstępowali do partii komunistycznej, bo tak co jest było. Prawdą. Bo jest ale wie pan, dlaczego tak było? No. Dlatego, że oni mieli poczucie... Bo oni się świetnie dostosowują do różnych sytuacji. Nieprawda. Bo oni muszą. Dlatego, że oni czuli się prześladowani i komunizm szedł z hasłami, właśnie, że nie ma narodów, że wszyscy jesteśmy równi, a oni mieli poczucie, że żyją w państwie o bardzo silnym takim narodowym charakterze, czy nacjonalistycznym charakterze i uciekali, jakby mentalnie, młodzież taka żydowska szczególnie, inteligencja żydowska młoda, mówiła, kurczę, my nie chcemy żyć w hałatach jak nasi przodkowie, chcemy być normalni, ale chcemy żyć w społeczeństwie, w którym tylko dlatego, że ktoś jest na przykład Polakiem, czy Czechem, czy Rosjaninem, nie ma lepiej, że wszyscy jesteśmy równi. Komunizm mi to obiecywał. Oczywiście, co potem wyszło, to jest zupełnie inna sprawa. Ale chcę wrócić do jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja uważam, że troszkę inaczej to było, ale okay, ja uważam, że było tak. I możemy o tym podyskutować. Ale chcę powiedzieć panu bardzo ważną rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna. Dla mnie głoszenie przez pryzmat chrześcijaństwa poglądów wykluczających jest zaprzeczeniem tego, co mówił Chrystus. I z tej perspektywy Kościół, który stawia takie warunki, jest po prostu zaprzeczeniem, gdzieś się zagłobił, po prostu poplątało im się wszystko. Nie, podam panu przykład mojego taty. Wszystko pląta. Podam panu przykład to mojego jest taty. Dziwne w ogóle. Mój tata, który zawsze mnie pyta, czy ja w niedzielę już byłem w kościele, ja mu za każdym razem opowiadam, że nie byłem tata w kościele. Zadałem kiedyś taką sztuczkę na nim zrobiłem. Mówię, tata, powiedz mi szczerze, czy ty wierzysz, że to, że jak ja w niedzielę nie pójdę do kościoła, to od tego zależy, czy ja mogę zostać zbawiony, czy nie zostać zbawiony. Przecież to jest jakiś absurd, przecież to człowiek wymyślił. No. I mój tata mi przyznał rację, mimo że jest bardzo religijny. Powiedział, tak, to człowiek wymyślił. Ale chodzi... I na końcu powiedział to samo, co pan. To znaczy, myślę, że pan się z tym zgodzi, że bez tej formy nie okiełznamy człowieka, że człowiek jak zejdzie z pewnej drogi, że to jest pewien sposób, żeby człowiek szedł na pewnej drodze. I teraz, wie pan, co jest najważniejsze? Żeby w żadnej sprawie nie być doktrynerem, żeby nie odrzucać żadnej idei, żeby rozumieć drugiego człowieka, żeby wiedzieć, że człowiek różnymi drogami w to samo miejsce może dojść i że pewne wartości, pewne głoszenie pewnych wartości może być zarówno przyczyną pewnego czegoś dobrego, albo czegoś złego. I Kościół w swojej historii wielokrotnie był nosicielem pewnych wartości bardzo pozytywnych.
przykładów bardzo pozytywnych, ale nie, jednocześnie nie ma monopolu. Wielokrotnie był nosicielem wartości bardzo złych. Przedstawiciele tego kościoła dawali świadectwo i ginęli za innych ludzi, a przedstawiciele tego kościoła niszczyli inne kultury, bo uważali, że tylko ich kultura jest wartościowa, a inne są niewartościowe. Człowiek po prostu... Wie pan, historia człowieka... Ludzkość to jest moje z kolei, mój bon mot. Wie pan, co jest najsłabszym czynnikiem w historii rozwoju ludzkości? Jaki czynnik? Ludzki. Najsłabszy jest człowiek w tym wszystkim. Trzeba zrozumieć, że cała historia świata, cała historia człowieka, jedyne rzeczy, która może nas nauczyć, to pokory wobec rzeczywistości. Pokory. Że nie wolno być pewnym żadnej wartości, bo się może okazać, że się mylimy, a jak będziemy w imię jakiejś wartości robić rzeczy złe, bo uważamy, że robimy rzeczy dobre, to zrobimy więcej złego. Więc mam nadzieję, że nie jest pan pewien wartości katolickich. Nie, no to jest tylko pogląd. To jest tylko pogląd. I oczywiście doktryna Kościoła katolickiego może być dla wielu katolików pożyteczną drogą do bycia lepszym człowiekiem. Może być. Natomiast twierdzenie, że katolicy są nosicielami prawdy objawionej i tylko oni wiedzą, jak jest świat zbudowany, skąd się wzięliśmy, jak i dokąd zmierzamy, jest po prostu przesądem. No i taka jest prawda. No i dobrze. A teraz też chciałbym coś powiedzieć. Ale ja w tej kulturze wrosłem i ona jest dla mnie ważna. Po pierwsze, kultura katolicka dokładnie właśnie to uważam. My wiemy najlepiej, wszyscy inni to debile. Ale to nieprawda. Ale tak jest. Ale proszę mi powiedzieć, dać moją przemowę zrobić. Ale Chrystus mówi coś innego. Nie. No tak. Po pierwsze, Chrystus to jest, bo właśnie, i tu jest cały problem. Chrystus był wielkim buntownikiem. Ja jestem wielkim fanem symbolu, którym jest Chrystus. Ponieważ kim był Chrystus i co on mówił, to my tego nie wiemy. Nie było kamer, nie ma żadnych film. Możemy powiedzieć, jaki był Stalin, Adolf Hitler albo Elvis Presley, tak? Bo są nagrani, można obejrzeć ich wypowiedzi. Też nie wiemy wszystkiego. No, oczywiście, ale już dużo więcej możemy powiedzieć. Ja patrzę na to i wiem, że w którymś momencie trzeba zawrócić. Jeżeli chodzi o Chrystusa, Chrystus jest dla mnie symbolem. Oczywiście. I ten symbol. Wyobrażeniem człowieka. Tak. I ten symbol, którym on jest, jest bardzo bliski mojego ideałowi. Jest bardzo dla mnie inspirujący. I dla mnie również. On jest tak naprawdę absolutnym pacyfistą. Ja nie jestem absolutnym pacyfistą. Ja uważam, że. Nadstaw drugi policzek. Tak. Więc ja nie powiem, że jestem chrześcijaninem. Ale na przykład chociażby. A ja powiem, że jestem chrześcijaninem. Ja nie. Bo ja uważam, że jest moment, kiedy po prostu trzeba oddać cios albo nawet pierwszy zaatakować. Więc to jest niechrześcijańskie. Natomiast, więc nie mogę być chrześcijaninem. Natomiast może pan dla mnie... Wie pan, na czym polega drobna różnica między prawosławiem, które u nas w Polsce... Ale ja chcę skończyć moją myśl. Ja panu dałem szkoda, coś chciałbym ciekawego panu powiedzieć. To mi pan powie za chwilkę. Ja mam problem do kościoła... Pan ma jakiś bardzo dobry wpływ. To dobrze. Jest pana bardzo łagodny. Dziękuję. Jaki ja mam problem z kościołem, to jest taki, że on wyznaje Stary Testament. A Stary Testament, wizja Boga, jest odwrotna do Nowego Testamentu. Nieprawda. No, prawda, no byłem w kościele. Ale Chrystus właśnie zaprzeczył Staremu Testamentowi. Ale właśnie o to chodzi. Ale w kościele o tym nie mówią. Był pan w kościele kiedyś? No, nieprawda. Zdarzało mi się. A ja chodziłem tam po 2-3 razy w niedzielę. Proszę i pana, wie pan co? Bardzo dobrze zacząłem. A ja 2-3 razy w niedzielę chodziłem. Nigdy nie chodziłem 2-3 razy w niedzielę. A ja musiałem, bo moja mama była fotografem. Aha. I nie było co ze mną zrobić. Ja i mnie zostawiali w tym kościele. Ale ja, proszę pana, jak pan chodził grać w piłkę, to ja chodziłem na... W maju chodziłem na majowe, w czerwcu chodziłem na czerwcowe, ja w październiku cały chodziłem ten na różaniec. Chodziłem. Jak się skończył różaniec, to chodziłem na... Wszystko to chodziłem i słyszałem, co do mnie mówią, bo w którymś momencie myślałem, że zwariuję. I dobrze mi to zrobiło. Od myślałem, tego. Że to pana zatrzymuje. Nie, a fajnie by było. Nie. Tak, byśmy tutaj zrobili dodatkowe show. Puściliby pana. Tak? Tak, mnie policja puszcza chrzecińską, nie lubi. No, ale co ja chciałem powiedzieć, że przepraszam, tego nie mówią w kościele. W kościele traktują Stary i Nowy Testament na równi i... Ale pan generalizuje teraz. No nie, no przecież chodziłem. Czyta się Stary Testament w kościele. Po co się to czyta, skoro Jezus tam zaprzeczył? No bo jak nie? Przypowieść chorobowa, wszystkie rzeczy są... No, czyta się. No bo żeby wiedzieć, skąd się szło. Jak skąd się szło? Ale Chrystus zaprzeczył... Oczywiście, że tak. No, Staremu Chrystus przeczy Staremu Testamentowi, a Stary
Stary Testament jest dalej wykorzystywany. Wszystkie te nienawistki, to, że... Pan wie, że to ma pan rację. Wykluczenia. A to teraz nienawidzimy tam tych, co mają zielone włosy, a teraz tych, co, nie wiem, gejów albo jakichś tam innych. To się z tego biorą. To wszystkie są ze Starego Testamentu biorą. Ale w naszej kulturze. Bo no. Są inne kultury, które nie chrześcijańskie, które też mają tę nienawiść i biorą je skądinąd. No to bo... Ale ma pan rację. Ale nie pan, zgódźmy się z czymś. Znaczy, zgadzamy się z czymś, że chrześcijaństwo może być źródłem... 2 + 2 = 4? Tak. Chrześcijaństwo może być źródłem pewnej inspiracji bardzo dobrej. Jest. I może być źródłem inspiracji bardzo złej. Wszystko zależy od sposobu przedstawienia, od człowieka, od tego... Samo chrześcijaństwo nie powinno... Nie, też się nie zgadzam. Chrześcijaństwo nie może być inspiracją złych rzeczy. Może przyjść gościu... Może być, bo było. Nie. Przyjdzie gościu i po prostu powie, że drzewo to nie drzewo, tylko kaktus. A jak literowcy mieli napisane Gott mit uns, to o jakim Bogu myśleli? Nie mam bladego pojęcia o takim, który jest z nimi. No właśnie, ale... Chcę to przez panu powiedzieć, że niestety w imię chrześcijańskich bogów, bo też z ich, oni są różni, prawda? Czy chrześcijańskiego boga mordowano ludzi, to jest wszystko prawda. I niestety to jest prawda. Dlatego powiem panu coś, co może pana zaskoczy. Ja bardzo dużo czytałem o religii w życiu. Ja też. I mi jest bardzo blisko. W Polsce pokutuje takie przekonanie, światło mamy. W Polsce pokutuje takie przekonanie, że my jesteśmy tacy bardziej nowocześni, czy bardziej postępowi niż prawosławie. A w kulturze prawosławnej, czy ortodoksyjnej, bo takiego powiedzenia powinniśmy używać, jest zupełnie inny stosunek człowieka do Boga. U nas jest doktryna, czy w katolicyzmie jest doktryna, która mi się strasznie nie podoba. W katolicyzmie jest tak, że papież mówi, bo papież jest nieomylny i wszyscy mamy w to wierzyć. Włącznie z tym, że mamy wierzyć, że Maryja była żywcem wzięta do nieba i że była ogólnie pokalana i tak dalej, i tak dalej. A w prawosławiu jest własna droga dojścia do Boga. Jest to też tak, na tym samym reformacja polega w kościele zachodnim. Że człowiek ma prawo czytać, inspirować, szukać dobra. Mhm. I nie ma kogoś, kto mi... Ja mam znaleźć dobro, ja mam inspirować się dobrem. I nie ma kogoś, kto ma mi mówić, jak ma być. Jest dużo większa indywidualność i swoboda szukania czegoś dobrego, szukania dobrej wartości. To może prawosławni powinniśmy zastać. Proszę pana, Polska ma ogromne prawosławne tradycje. Nie, ja mam kolegów ze wschodu. Zapraszam kiedyś pana do Sejmu. Zapraszam kiedyś pana do Sejmu. W Sejmie jest taka gigantyczna tablica pamiątkowa. Na całą ścianę. Ona ma... Tak, następny odcinek w Sejmie. Dobrze, ale chcę panu powiedzieć coś bardzo ważnego. Tak. Dla mnie bardzo ważnego, myślę, że obiektywnie ważnego. Tam jest taka tablica, która upamiętnia wszystkich parlamentarzystów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Tam tych nazwisk jest, myślę, że z 200. Ale co jest ciekawe, tam znajdzie pan nazwiska polskie, białoruskie, ukraińskie, litewskie, niemieckie, żydowskie. Nawet czeskie pan znajdzie. I one mają nie tylko nazwiska, nie to, że się nazywają Goldbaum czy Miller, ale mają imiona też. Aha. Ma Daniu na przykład, prawda? My mamy tradycję jako Polska. Wie pan, w ogóle wytwór państwa narodowego to jest coś, co świat zna 200 lat. Wcześniej państwo nie miało charakteru narodowego. Państwo było... Własnością jakiegoś skurczybyka. Tak, bardzo często. No. Bardzo często było własnością jakiegoś skurczybyka i on był suwerenem. Ja też słyszałem bardzo ciekawą audycję. Ale niech pan posłucha. Ale ma tradycje wielonarodowościowe. Mhm. I to było... wzbogacało gdzieś jednak, prawda? A wie pan, jakie... Ja bym chciał, żeby Polska była wielonarodowościowa. No, ja z tym nie mam też żadnego problemu. Ale wie pan, problemu nie... Ja bym chciał, żeby taka była. A wie pan, jakie nazwiska były wśród tych bohaterów z dywizjona 303? Mówi pan, że były nie tylko polskie w tym sensie? Były bardzo często niemieckie. No właśnie. A wie pan dlaczego? No. Bo Kraków był podbity kiedyś przez Niemcy. Ale nie, proszę pana, miasta polskie powstawały, zakładały, mieszczaństwo było niemieckie. I nie, po prostu to ale się tak wszystko było. Mieszało. Tak samo jak historia naszego miasta Szczecina. Przecież ono raz było polskie, raz niemieckie, raz polskie, raz niemieckie, szwedzkie. Potem wspólne, szwedzkie i tak dalej. Więc my jesteśmy niech ludźmi. Pan pójdzie kiedyś, niech pan uprawiamy pójdzie. Seks z różnymi osobnikami. Przecież kiedyś, nie tylko... Dwie ciekawostki, jeszcze się nie panu powiem. No. Niech pan pójdzie kiedyś do Czerwonego Ratusza. Tam jest Urząd Morski. City Hall, no. City Hall, co to jest City Hall?
No tam jakiś klub taki był, okay, bardzo fajny. Ja się na klubach nie znam, jestem wapniak. Ja nigdy nie chodziłem do klubu. Naprawdę? Nie, nie no. lubię. Musimy wracać. Niech pan pójdzie tam do Czerwonego Ratusza i niech pan zobaczy, tam jest, jak będzie wejdzie pan na schody, wszystkich tych polecam ze Szczecina. Pójdźcie, tam jest herb Szczecina, nadany przez króla szwedzkiego, gdzie takie piękne drwa lwy trzymają gryfa. Aha. Piękne to jest, piękne, absolutnie genialne, najpiękniejszy gryf szczeciński. A tam jak się wchodzi do ratuszu od strony, gdzie jest knajpa, czy od... No jest tam taka restauracja. Od placu Batorego, tak, plac? Od placu Batorego. Od głównym wejściem do Czerwonego Ratusza. No to wiem, bo jeszcze jest też od dołu, tak? Od, no nie, ale tam jest jakaś knajpa właśnie, nie? Nie, knajpa jest, znaczy zależy co właśnie... Od dołu, od placu Tobruckiego. Bardziej jest, od PKP dworca. To nie, to od drugiej strony. PKS-u od, właściwie. Od Batorego. A drugą, jaką panu chciałem ciekawostkę powiedzieć, taką jak pan czytał Sienkiewicza albo oglądał pan Potop, to jest taka słynna scena, albo słynna scena w książce, to się w ogóle książka od tego zaczyna, jak dobrze pamiętam. Jest sejmik szlachty wielkopolskiej, która postanawia przejść na stronę króla szwedzkiego, zdradzić Polskę, wielkopolski. Potem dopiero litewski był u Radziwiłłów. I tam jest kontyngent szwedzki wojska, czy regiment chyba. Wie pan skąd ten regiment na Polskę szedł? Nie. Ze Szczecina. Ze Szczecina. Wojska, jak był potop szwedzki, to Szwedzi szli z dwóch stron. Z Inflant, pierwsza rzecz, a z zachodu ze Szczecina ruszyli na potop szwedzki. Taka ciekawostka. No nie wiedziałem tego. Kurde, ja przygotowałem sobie całą masę pytań, żadnego w ogóle nie przerobiłem. Chociaż ale jedną może. 5 największych podłości PiS-u. Nie. No tak. Nie, że z nas zrobił, właśnie, że nas robi z nas zwierzęta, czy napuszcza jednego na drugiego, to jest najgorsze. Czyli jedno. A reszta bez nas. Nie, a no, 5 największych podłości ja się... PO? No tak samo. Tak? Dokładnie tak samo. Tak? No trochę tak, to znaczy w mniejszym stopniu na pewno, ale oni są pod tym względem lepsi. Napuszczacie? No trochę niestety tak? Mamy takie w swojej przeszłości kilka, no te moherowe brety na przykład, to też nie było ładne. Czemu nie? Bo było obraźliwe i napuszczało jednych na drugich. Wskazywało palcem, a patrzcie, oni są źli i gorsi. Bo są. A niszczyło wspólnotę. Bo są. Co, tylko niszczy wspólnotę. Słyszał pan kiedyś Radio Maria? Słyszałem. Często i co? Słucham. Przecież to jest ośrodek zła. No dobrze, tylko problem polega na tym, że my powinniśmy mówić o ludziach, którzy to robią, a nie ludziach, którzy to słuchają. No nie, no, ci, którzy tego słuchają, to też są źli, no, skoro wyznają... Albo zmanipulowani. No, zmanipulowani, ale czy hitlerowiec, który strzelał do no, Polaka razie... w czasie wojny, to też mógł powiedzieć, ja byłem zmanipulowany, takie prawo było. No, no, ale oni na razie do nikogo nie strzelają. Ja winię tych, którzy manipulują, a nie tych, którzy dadzą się manipulować, bo ja wiem, jak łatwo jest manipulować człowiekiem. No ja trochę jednak rozróżniam, ale okej. Okay. Nie, ja rozróżniam, ale winię jednych i drugich. Inne pytanie, to, że ktoś... to by nie było ciekawe, może pan jakieś ciekawe dźwięk. Jakieś ciekawe, dobre nudy. Czy polityk powinien w ogóle chwalić się i przedstawiać swoją rodzinę? I religię. To jest trudne pytanie, wie pan, bo moja rodzina tego nienawidzi. No? Moje dzieciaki tego nie zdążą. Przepraszam, muszę się wysmarkać, bo mam katar wieczny. Moje dzieciaki tego po prostu nie znoszą. Jak moje, największym moim problemem, moim takim, co jeszcze nienawidzą moje dzieci, to jest jak ktoś ich pyta Nitrasa, a to jesteś córką tego Nitrasa, one po prostu tego nie lubią. Mhm. Więc dla rodzin to jest bardzo trudne. Dla rodzin to jest bardzo trudne. Ale wie pan, ludzie trochę też tego oczekują. Ja jakoś tam nie patuję tym specjalnie, chociaż ja jestem dumny z mojej rodziny. Nie patuję tym jakoś w sposób szczególny, ale wie pan, jak ktoś chce być prezydentem na przykład, no to ludzie są ciekawi, jaką on jest rodziną, kto jest jego... Wie pan, ja pana zaskoczę. Ludzie starsi, i dzisiaj już jest tych ludzi starszych trochę mniej, bo ja już nie jestem taki młody, ale jak ja miałem tam 30 lat, rozpoczynałem swoją karierę 20 parę, to ludzi starszych nie interesowało, kim jest moja żona. Aha. A wie pan, co ich interesowało? No. Kim jest mój tata? Kim jest pana tata, kim jest pana mama, kim jest pana rodzina, skąd pan pochodzi? Ale odpowiadam pana na pytanie, czy polityk powinien... Ludzi to interesuje. Aha. Z jakiej rodziny pochodzisz, kim są twoi rodzice, czy są wykształceni, czy są niewykształceni, czy są uczciwi, czy są nieuczciwi.
kiedyś był taki... komuchami. Właśnie, ludzi to interesuje. Nie? Na przykład ja z mojego ojca jestem bardzo dumny. Mojego ojca wywalono z 80 roku z roboty właśnie za to, że się nigdy nie chciał zapisać do partii. Nie, i on nie robi z siebie wielkiego opozycjonisty, chociaż ma. I prześladowany był. I ostatnio Adam Zadworny, taki dziennikarz Gazety Wyborczej ze Szczecina, który się zajmuje IPN-em, opisał... Ja też Adam pozdrawiam. Opisał, on do mnie zadzwonił, dzwoni do mnie i pyta, kim, czy Witold Nitras jest, kim jest dla ciebie Witold Nitras? I mówię, o Jezus, wzięli za mojego ojca, coś wymyślą zaraz, będą, a mój ojciec też tego nie lubi. Ja mówię, mój ojcu, a co się stało? Pamiętam, na wakacjach byłem wtedy. A on mówi, wiesz co, bo ja czytałem tam akta IPN-u dotyczące obrony takiego księdza, którego komuna wsadziła do więzienia. Twój ojciec go bronił, był odważny, z roboty go wywalili za to. Ja mówię, no tak, tak było. Więc twój ojciec ma ładną kartę. Ale nigdy się tym jakoś szczególnie nie chwalił. Dzisiaj jak ja słyszę jakichś pisowców, którzy piszą mi wczoraj taki cymbał, bo inaczej tego powiedzieć nie mogę. Nazywa się Wąsik. Pan lubi polskie kino. Pamięta pan ten... Chłopaki... Nie, nie był Chłopaki nie płaczą. Killera. Tak, bo... ja mówiłem w sumie, że nie do końca lubię polskie kino, Killer, ale Killer, nie tam, tam był taki wąski, nie? Do niego Siara zawsze krzyczał. Cicho Wąski. Mhm, mamy takiego Wąsika, ministra Wąsika, który jest ministrem od podsłuchiwania. On podsłuchuje ludzi, bo on jest wiceszefem służb specjalnych i ma, kiedyś go ujawnili, jak go odwołali, ujawnili, że on ma online wszystkie podsłuchy u siebie w gabinecie. Może podsłuchiwać jak tak? To jest kompletny kretyn. Ale on na mnie krzyczał zawsze, coś tam krzyczy w Sejmie, na niego krzyczy Cicho Wąski, sieć. Ale on napisał wczoraj między innymi do mnie, że wczoraj święto żołnierzy wyklętych, trzecie pokolenie AK walczy z trzecim pokoleniem UB. Mój dziadek był... Ale to było w sensie, to była w sensie wycieczka. Że on jest przedstawicielem AK-owców, których wsadzano, a ja UB-owców, tak. No taki debil, no, przepraszam za wrażenie, jak znaczy, można określić. Właśnie to jest ta nienawiść, to jest to kłamstwo. Ja się tutaj nie mam czym szczególnie chwalić, bo ludzie byli prześladowani wszyscy, ale mój dziadek był rolnikiem, którego rozkłaczono za to, że nie chciał iść do spółdzielni. Dzieci, mój wujek poszedł karnie do wojska jako górnik. Kiedyś wysłano do kopalni w latach 50. synów rolników, których rozkłaczano, czy takich ludzi, którzy byli podejrzani społecznie. Mój tata zrezygnował z pójścia na VAT, gdzie się dostał bez egzaminów, bo przyjechali jacyś smutni goście do mojej babci i moja babcia powiedziała, że się nie zgadza na to, żeby on w takie towarzystwo poszedł, bo wiadomo, jak to wyglądało wtedy. Mojego tatę w 80-tych latach wywalono z pracy, a taki cymbał przychodzi i mi nazywa trzecim pokoleniem ubeków. No kim trzeba być? Kim trzeba być? I tego, jak on się nazywa? Wąsowski? Ja mówię do niego Cicho Wąski, a on się nazywa Wąsik. Może powinniście razem spalić wąsa. Spalić jointa. A wie pan, to też jest śmieszne, bo oni wszyscy twierdzą, taką gębę mi przerabiają, że ja jestem biała kreska, coś tam, bo ja jestem dosyć taki dynamiczny. Aha, a ja w życiu nie używam narkotyków, w życiu. Tak? No. A alkohol pan pił? Alkohol nawet lubię. No to jest też narkotyk, więc brał pan narkotyki. Ale ja mówię takich narkotyków, co się uważa. Tak, co się nazywa je narkotykami. Tak. Narkotyk lubię, to jest substancja psychoaktywna. No wiem. I tym samym jest alkohol. Ale nie używałem nigdy, nie wiem... Tych jest zakazanych. No, myślę, chyba tak można powiedzieć, że tych zakazanych. Poza tym, wie pan, ja jestem wychowany w małym miasteczku i w takiej kulturze, gdzie dla mnie narkotyki kojarzą się jednak z pewnym już stadium poważnej choroby, nie? Znaczy narkoman w latach 80. to był człowiek, który za chwilę umrze, nie? No tak, ale w latach 80. była tylko jeden rodzaj narkomanów, heroiniści od tak zwanych kompotów i to był zupełnie inny ten. Okay. Ja panu powiem ciekawostkę. Wie pan, ja się pierwszy raz usłyszałem o narkotykach? Trawą normalnie. Wie pan, gdzie pierwszy raz usłyszałem o narkotykach? Usłyszałem od kolegi, który jak skoczyłem liceum, z przystanku wracaliśmy do domu i on mówi do mnie tak. Wiesz co? Mam niezły pomysł na interes. Mówię, jaki? Ja zawsze byłem zainteresowany pomysłem na interes. A on mówi, narkotyki. To jest dobre. I wie pan, co ja wtedy pomyślałem, jak skończyłem liceum, czyli, Boże, ile się ma, 15 lat no, miałem, 15. Dodajmy, no to jakiś 90 rok, albo 89, albo 90. No to miał 15 lat. Tak. I on powiedział takie coś. Wie pan, co ja wtedy pomyślałem? Nie mówię, ale to jest właśnie, bo to jest najciekawsza rzecz, co ja wtedy pomyślałem.
ale beznadziejny pomysł. Kto by to w ogóle chciał? Komu to do czegokolwiek potrzebne? To była pierwsza rzecz, którą pomyślałem. To nie oglądał... Ale gówniany pomysł wymyślił to nie oglądał... na internet. To nie oglądał pan Człowieka z blizną? Oglądałem, ale to ja z tego oglądałem, ale ja z tego nic nie rozumiałem. A. To po pierwsze. Po drugie, ja przykładałem to do naszej rzeczywistości. No tak. Ja nie znałem żadnego narkomana. Był tylko jeden rodzaj narkomanów. Ci, którzy brali heroinę, i to byli ludzie wykluczeni społecznie całkowicie. Natomiast... Którym nikt nie pomagał, tylko wszystkim. No tak. Że on się jest żywym trupem, nie? Tak. I po prostu dopóki to była... nie przyszedł Kotański. I to była taka myśl. A co jest notabene bardzo ciekawe, ten gościu został później policjantem. Także tak to ten. No dobrze, a wie pan co, a mnie jedna rzecz ciekawi, bo wspomniał pan o tym Rastamanie Wąsowskim i ten. Jak to jest z tym całym taką inwigilacją was? No czuje ja się pan inwigilowany z tak, góry na dół? Absolutnie. Ja uważam, że każda moja rozmowa jest podsłuchiwana. Okej. Okay. Każda. Aha. Absolutnie każda. No dobra, a gdybyście wy doszli do władzy, to czy wy byście przejęli ten aparat, czy ten aparat byłby dalej jeszcze gdzieś powiązany z poprzednią? Pytanie, muszę pan odpowiedzieć na to pytanie precyzyjnie. Oczywiście, żebyśmy przejęli ten aparat, bo państwo musi mieć taki aparat. Mhm. Natomiast ja sobie nie wyobrażam, że mówię to absolutnie z pełną odpowiedzialnością, żeby państwo wykorzystywało służby specjalne, podsłuchy i inne formy inwigilacji, do działalności partyjnej czy politycznej, żeby wykorzystywać to do uprawiania polityki, żebym ja jako polityk wiedział, co robi moja konkurencja, albo żeby go złapać na czymś. To musi państwo, wie pan, największy problem polega na tym, że ja mam takie poczucie, że oni są beznadziejnie niekompetentni, aha, bo nie umieją nikogo poważnie złapać, a jednocześnie są bezwzględni, bo są w stanie wykorzystywać te instrumenty do tego, żeby działać politycznie. Tak? Ale to jest, oni są jak trochę jak flippy flap, nie? To znaczy oni nie umieją nikogo złapać, ale jednocześnie skompromitować, bo kochany, wie pan, ja powiem panu, ja to słyszę od posłów PiSu, a nie od swoich kolegów partyjnych, że jak był kryzys, że niektórzy, pękała im tam koalicja w maju, bo niektórzy chcieli wychodzić i nie chcieli głosować za wyborami tymi kopertowymi Sasina, to jednemu z nich pokazali zdjęcia z kochanką, drugiego straszyli, że tata ma jakieś dziwne interesy. No tak. No to jest gangsterka, no to jest człowiek z blizną, nie? Dla mnie to jest właśnie polityka. Nie, to nie jest polityka. Okej, okay. w moim pojęciu Polaka, dla mnie, tak właśnie lat. Wygląda polityka. Ja uprawiam politykę 20 lat i ja pierwszy raz jeszcze z takim spotkałem. No ale spotkał się pan. Ale nigdy tak nie było, no ale to wie pan, spotkał się pan. No to, no tak, ale jak pan... tak nie było, a za komuny to tak nie było? To, ale wtedy ja nie to byłem, było łatwiej, za mordę się brało kogoś do więzienia. Ale ja nie byłem politykiem za komuny, ja byłem politykiem, kurwa mać, przepraszam, w wolnym kraju. I chciałbym, żeby być w wolnym kraju. Przepraszam, że przeklnąłem teraz. Ale nie masz, ale dla mnie problemu. To są. Ale dla nie może pan. Proszę pana, ja pamiętam komunę i myśmy walczyli, żeby kraj był wolny. I wkurza mnie to, jak ktoś dzisiaj porównuje Polskę do komuny, bo to oznacza, że 30 lat robiliśmy na darmo, rozumie pan? Nie, nie robiliśmy. No to jeżeli, to niech pan nie mówi, że się pan na to zgadza, bo ja ale się to nie ja zgadzam. Nie powiedziałem, że nie się zgadzam się, ja, tak jak się nie zgadzałem. Ja panu powiedziałem, że taka jest pana, rzeczywistość. Tak jak się nie zgadzałem, żeby taka świnia jak Urban był szefem telewizji, tak się nie zgadzam, żeby taka świnia jak Kurski był szefem telewizji. Tak jak się nie zgadzam, żeby taka świnia jak Jaruzelski czy Kiszczak rządziły służbami specjalnymi, tak się nie zgadzam, żeby taka świnia jak Kamiński, który zrobił prowokację przeciwko swojemu kumplowi z rządu, był szefem służb. Bo państwo powinno być normalne, państwo powinno być... Wie pan, policjant jest po to, żeby mi pomagać. Jak ja widzę policjanta na ulicy, to chcę mieć poczucie, że coś czuję się bezpieczniej, a nie, że... widział pan wczoraj ten film z tą babcią, Kasią chyba, czy babcią, która z 7 policjantami poszła na zakupy? Nie, nie widziałem. No to niech pan zobaczy. Kobieta, 7 policjantów pilnuje kobiety, żeby nie podeszła do Kaczyńskich kwiaty składa. Widział pan tego policjanta, który Baśce Nowackiej z pół metra walnął gazem w oczy? Kim trzeba być, żeby walnąć z pół metra kobiecie w oczy? Człowiekiem, który nadużywa swoich to kompetencji. Proszę pana, a ja jestem politykiem, mnie wybrało 76 tysięcy mieszkańców tego miasta i miasteczek wokół Szczecina i wybrali mnie po to, żeby policjant był inny. Żeby policjant służył, pomagał, był bezwzględny wobec przestępcy, ale nie był bezwzględny i brutalny wobec zwykłej dziewczyny. No dobrze, ale zdaje pan sobie sprawę, że często właśnie te zawody, i to zarówno właśnie policjanta, polityka, one niestety mają w sobie no, ten pierwiastek, że one są bardzo podatne na przekraczanie swojej władzy.
imprezy, tak? Ale wie pan, ale to trzeba wskazywać dobre przykłady. A wie pan, że. A ja to wiem, bo wiem to od policjantów. A wie pan, że policja często na przykład na demonstrację pod Sejmem przywozi się z Łodzi, ze Śląska, z mniejszych miejscowości. A wie pan dlaczego? No, bo warszawscy policjanci. Tutaj... Bo im warszawscy policjanci powiedzieli, że więcej nie pójdą. Okej. Okay. Powiedzieli, nie będziemy tej roboty gównianej wykonywać. A tamci przyjeżdżają, jeszcze nie mają tego doświadczenia, więc to jest manipulacja. Co no nie, poza tym nie są stąd, tak? Co chcę przez to powiedzieć? Co chcę przez to powiedzieć? Nie, to nie ma znaczenia, że nie są stąd. No ma, bo się okaże, że nie będzie za habety wynosił swojej babci albo cioci, nie, tak? Bo on się tak może zdarzyć. Myślę, że to nie chodzi o to. Ten z Warszawy tą robotę też wykonywał. On się zbuntował po drugim, trzecim razie. On przyjechał, bo on nie wie, do czego go wiozą, nie wie, co mu każą. Co chcę przez to powiedzieć? Że w policji też są ludzie, którzy nie chcą, którzy mają poczucie pewnej etosu zawodowego, pewnej kultury, tego, że chcieliby służyć, a nie, że chcieliby pilnować kaczora po nocy. No, wie pan, żeby Kaczyńskiego... Wie pan, ja panu powiem, jak to w Warszawie wygląda. To wygląda tak, że on siedzi w domu, to jest 1000 policjantów pod domem, potem on jedzie do Sejmu, to 1000 policjantów jedzie pod Sejm. Przecież ci ludzie też pukają się w głowie, mówią, policji poszedłem po to, żeby jakiegoś starego dziada pilnować. Ale robisz to. Jeden robi, drugi nie robi. No, ale te 1000 się znalazło, więc robią, no nie? No, ale dlatego trzeba pokazywać dobre przykłady. A nie wolno też wszystkich do jednego worka. A to kto jest dobrym politykiem w Polsce? Dobrym pod względem moralnym, nie dobrym pod względem, bo czy, wie pan jeszcze, jak się rozumie słowo dobry polityk? No. Rozumie się często dobry cwaniak, ten, który innych zrobił w konia. To jest dobry polityk. Proszę pana, tak? Ja panu podam taki przykład. Ja bym takich przykładów mógł podawać panu więcej. Słyszał pan kiedyś takim gościu, który nazywa się Antoni Mężydło? Nie. Antek Mężydło jest moim kolegą, teraz senatorem, wcześniej posłem z Torunia, skromnym, uczciwym, porządnym człowiekiem, który jest wielkim bohaterem. To uczciwie zarabia na chleb, zarabia 5000 zł, żadne wielkie pieniądze, podejrzewam, że się pan z tym zgodzi, bo ja nie jestem politykiem, który powie, że polityk zarabia dużo, nie powiem tak, powiem, uważam, że politycy w Polsce zarabiają śmieszne pieniądze. Znaczy, jak ludzie tak chcą, to proszę bardzo, nie, ale trzeba uczciwie sobie domówić. Ja uważam Mężydło, dokładnie tak samo, ja rozmawiałem z prezydentem Szczecina i uważam, że to jest beznadziejne. Ja panu powiem coś innego. Za mało zarabiałem. Bardziej mi zależy, żeby powiedzieć panu o Antku Mężydło. Antek Mężydło jest człowiekiem, który jako student w latach 70. zaangażował się w opozycję i zawsze był przeciwko komunie. Jest człowiekiem, który miał narzeczoną i kiedyś z ulicy, o ile dobrze pamiętam, z ulicy, ściągnęli go z narzeczoną esbecja, wywiozła do lasu, zamknęła w jakiejś komórce w lesie, w jakimś magazynie i straszyła go, że morduje jego narzeczoną, która słyszała, że on po prostu słyszał krzyki. Słyszał krzyki, słyszał prośby o pomoc. On to wszystko słyszał, żeby go złamać, żeby napisać lojalki, żeby donosić na SB, żeby się nie angażować w opozycję. Później zabrali go do lasu i kazali mu kopać jego dół. Rozebrali go do naga, kazali mu kopać dół. Wykopali mu ten dół, przywiązali go do drzewa i nagiego zostawili w lesie przy tym wykopanym dole. I on jest przez 40 lat dzisiaj w dorosłej Polsce od 1989 roku w polityce. Jest jednym z cichych ojców założycieli Polski. Jest facetem, który sprawił, że Polska jest bezpieczna, normalna, cywilizowana. Nigdy się do niego nie przyczepiło nic. Jest kryształowo uczciwy i jest anonimowy poza Toruniem dzisiaj. Ale jest jednym z wielu ludzi, którzy swoje życie poświęcili polityce i którzy sprawili, że wszyscy żyjemy w kraju bezpieczniejszym, lepszym, bardziej cywilizowanym, nowocześniejszym, bardziej zamożnym i nigdy nikt się nim nie zainteresuje. Ale gdyby Antek Mężydło, nigdy mu się to nie daj Boże, niech nie zdarzy, ale gdyby Antek Mężydło na przykład z kolegami napił się wódki i ktoś by mu zrobił, nagrałby go 15 sekund, jak on jest podpity, to byłby, nie wiem, zniszczony, rozumie pan, opluty i tak dalej, ponieważ nigdy nic złego nie zrobił, to nie jest powszechnie znany. A ponieważ dużo dobrego zrobił, to nikogo to nie interesuje. No. I to jest kwintesencja polskiej polityki, zdominowanej przez tabloidy i przez sensacje, a nie zajmowanie się polityką. Myślę, że nie tylko polskiej. Polskiej gorzej niż innych. Tak? Tak. Myślisz pan, że gdzie indziej tak nie jest? Myślę, że gdzie indziej jest trochę lepiej. A to trochę się o tym zależy zmieni. Gdzie. Bo w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. No, a my zawsze tak patrzymy na te same topy. A jest cała masa miejsc, gdzie. No, ale a dlaczego mamy równać do gorszych? Nie chodzi o to, że do gorszych, tylko pan, zdawać sobie sprawę. Wie pan, co jest dla mnie wzorem? W jakim miejscu jest? Dla mnie wzorem są. Tego wcale nie mam zamiaru ukrywać. Takim wzorem, gdybym miał powiedzieć, w jaką stronę powinniśmy budować nasz kraj, jako.
I nie mówię teraz o wartościach, o tradycji, kulturze, tylko o organizacji państwa. Mhm. To bym szedł w kierunku modelu niemieckiego, skandynawskiego, holenderskiego, w tą stronę bym szedł. To są te kraje, na których powinniśmy się wzorować. O, a ja mam tu pytanie jedno takie. A co pan uważa tak ogólnie o pojęciu demokracji? Pan uważa, że to jest dobre czy złe? Demokracja? Tak. Bardzo dobre. Tak? Ja uważam, że to jest okropne. A ja uważam, że to jest dobre. A ja uważam, że to jest złe. A ja uważam, że to jest dobre. Czemu? Dlatego, że demokracja... Jak to Grecy wymyślili, to była rewolucja. Mhm. Jak pan powiedział taką fajną rzecz, która mi się akurat spodobała, że... Kraje były własnością jednego faceta. Mhm. Ale w Grecji było dokładnie tak samo. To znaczy państwa, miasta były domeną jednego faceta, ale ewentualnie arystokracji. Mhm. A Grecy wymyślili, co prawda, to też jest nie tak wszystkich było, bo to trzeba było być obywatelem, ale wymyślili, nie. My się spotkamy i wszyscy będą na agorze decydować o tym, jakie ma być prawo. To jest fajne. Podam panu taki przykład. Tylko demokracja to jest jeden worek, to wszystko do tego można wrzucić. Ja się zajmowałem, się naukowo zajmowałem systemami politycznymi. Mhm. Są takie trzy kantony szwajcarskie, bo Szwajcaria jest krajem, tak, krajem związkowym, czy właściwie związkiem krajów. Nawet nie jest konfederacją, a nie federacją. I są takie trzy kantony, które, bo tam każdy stanowi swoje prawo osobno, w którym jest coś takiego jak... To oni nazywają Landsgemeine, czyli zgromadzenie ludowe. Uh-huh. Wie pan, na czym to polega? Nie. Ja kiedyś, jak byłem w Europarlamencie, stać mnie było na to, to pojechałem nawet to zobaczyć. Uh-huh. Tam oni się regularnie spotykają, różnie, raz w roku, dwa razy w roku. Cała społeczność kantonu, czyli powiedzmy, nie wiem, 30 tysięcy ludzi, przychodzi na plac i głosują. Okay. I to do dzisiaj funkcjonuje, wie pan? Uroczystość, spotykają się, muzyka gra, wchodzą rajcy. Mówią, słuchajcie, przedstawiamy wam projekty. Takie i takie. Dzisiaj głosujemy. Ja i tam 40 głosowań. I głosują. I stoi, niech pan sobie wpisze Landsgemeine Switzerland, czy tam Swiss. Landsgemeine, co znaczy Landsgemeine? Lands to lands. Gemeine, no, wspólnota. To lands. No ziemia. Land to jest ziemia. Land. Lands. No, bo to jest słowo brzmi. Lands. Tak. Aha, mówię. Bo jest jakieś... Landsgemeine. Bo po niemiecku było Landgemeine. O ile dobrze pamiętam, to Landsgemeine. A Gemeine to jest wspólnota, gmina, wspólnota. Wie pan, dlaczego pytam o to? Ale niech pan to zobaczy. To jest nieprawdopodobne, rozumie pan? Super rzecz. Wyobraża pan sobie taką... To, wie pan, że to w Szczecinie tylko byłoby możliwe? Jest spotykamy jeden się, problem. Ale niech pan posłucha. Spotykamy się raz na rok na Jasnych Błoniach. Przychodzi, bo nie wszyscy muszą przychodzić. Mhm. I przychodzi, powiedzmy, 40 tysięcy zainteresowanych Szczecinian. I pan, wychodzi prezydent Krzystek i mówi tak, słuchajcie, albo budujemy spalarnię, bo ona kosztuje tyle, albo budujemy basen, który tam widzieliśmy po drodze, albo budujemy stadion, albo remontujemy te ulice, albo robimy pieniądze na ulicę, albo przedszkola budujemy. Mamy tyle i tyle pieniędzy, dzielimy. Albo mówi tak. I ktoś mi powiedział, wariat. Albo ale to działa. Mam pomysł. Słuchajcie, niech jedna osoba będzie naprawdę szczęśliwa, to będę ja. Jadę na porządne wakacje za 100 baniek. Kto jest za? Chyba by nie. Ja bym był za. Ale... Pieprzyć to. Niech jeden ma dobrze. Ale na przykład ja bym powiedział, ale ja bym na przykład na wzór holenderski powiedział tak. Słuchajcie, chodźcie, uchwalimy, żeby ograniczyć na przykład do 1/3 ilość sklepów monopolowych w Szczecinie nocnych. Żeby żeby ludzie się nauczyli, jak ja na przykład we Francji, że jak chcesz sobie kupić alkohol, to musisz kupić w dzień, a nie po nocy biegać. Bo to niszczy społeczność. A jest tak na Śląsku, wie pan o tym? Ja jestem zawsze zwolennikiem takiego rozwiązania. I nawet, wie pan co, słyszałem od paru znajomych, którzy trochę popijają za dużo, którzy powiedzieli, w sumie to kurwa dobrze. No tak. Ja się tym bardzo interesowałem, jak mieszkałem w Belgii, bo ja byłem Europosłem. Ale ja bym chciał do demokracji. Nie, bo niech pan, to ja powiem panu o demokracji. Nie, pan mi tylko mówi, a pan nie chce się posłuchać. Ja chciałem panu nowy system przedstawić, pan, demokratyczny. Zaraz pan przedstawi. Ja chcę, żeby była demokracja kontrolowana. Zaraz mi pan powie, tylko panu jeden przykład. Wie pan, jak w Holandii zlikwidowano nocne sklepy? Nie wiem. Zlikwidowano nocne sklepy w ten sposób, że najpierw wprowadzono prawo, które ograniczyło nocne sklepy. Uh-huh. Powiedziało, że nocny sklep może być na maksymalnie chyba 80 tysięcy mieszkańców. Uh-huh. I coś, co było rozproszone i było wszędzie, nikomu nie przeszkadzało, no bo tam było. A jak zrobili, że jest na 80 tysięcy jeden, czyli w Szczecinie byłoby powiedzmy tych sklepów 8, 10, to ludzie, u których miał być ten sklep, mówili nie, u mnie nie. Absolutnie u mnie nie. Aha. I się okazało, że nie można znaleźć miejsca,
gdzie ten sklep ma być. Mhm. I oni stwierdzili tak, że problem z nocnymi sklepami monopolowymi polega na tym, że my pytamy ludzi, czy chcą kupować, tych, którzy chcą kupować, mhm. ale nie pytamy ludzi, czy chcą, żeby był na ich ulicy. Mhm. Jak pan zapyta, czy ktoś chce, żeby sklep monopolowy nocny, który się kojarzy mi takim, wie pan, jak w amerykańskich filmach, jak człowiek z blizną, to znaczy baseball, krata, czy ludzie chcą, żeby był u wie nich pan, ja na Niebuszewie mieszkałem 10 lat, no. To dokładnie znam takie sklepy. Więc jakby pan zadał pytanie na każdej ulicy szczecińskiej, w każdej kamienicy, czy chcecie, żeby ten sklep był u was, to by się okazało, że nigdzie by nie było. Uh-huh. I to jest kwestia, to jest demokracja, rozumie pan? Nie pytamy anonimowo, tylko pytamy u ludzi. Czy pan chce, żeby u pana w bramie był sklep monopolowy? Chciałby pan? Na szczęście nie. A nie ma na szczęście. Czy pan chce? Więc... Czy pan chce, żeby na pana ulicy był sklep monopolowy? 100 metrów od pana domu? To nie ma problemu. A ja na przykład bym nie chciał. Ale dla mnie żadnego. Ale rozumie pan, o co mi chodzi, nie? Wiem, filozofia. Ale ten, na końcu wie pan, co my powinniśmy robić. Jak mieszkałem na Niebuszewie, to było inaczej. Żeby nam się mieszkało lepiej. Żeby nam się mieszkało, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby wszystko było lepiej z dnia na dzień, żebyśmy zrobili poprawki jakieś, żeby było lepiej, a nie żeby było gorzej. No dobrze. Ludzie muszą uwierzyć w to, że może być lepiej. A nie uważa pan, że ludzie... Co znaczy demokracja kontrolowana, jak pan powie? No, to znaczy, że powinni móc mieć prawo wyborcze tylko ci, którzy zdadzą odpowiedni egzamin. Z wiedzy o państwie, o makroekonomii, o takich podstawach samych. Na przykład głosujemy no, na... rozumiem, co chcę pan powiedzieć. Głosujemy na prezydenta. To się nazywa... I po prostu nazywa... wiemy, co prezydent może. W literaturze, na przykład w literaturze fachowej to się nazywa cenzus intelektualny czy wiedzy. Są różne cenzusy. Ludzie wymyślają, cenzus czyli ograniczenie. Okay. Ludzie są, jest cenzus majątkowy. Są ludzie na przykład, są systemy w przeszłości, dzisiaj raczej nie, które mówią, że głosować może ten, kto płaci podatki tylko. Ktoś, kto nie płaci podatków, to nie głosuje. Są ludzie, którzy mówią, że trzeba mieć pewien poziom wykształcenia, żeby głosować. Są ludzie, a ja nie uważam, że pewien poziom wykształcenia, tylko egzamin zdany. No, może trochę być... to samo. Nie. A ja panu powiem, dlaczego ja nie jestem tego zwolennikiem. A czego z kolei jestem zwolennikiem? Uważam, że ja jestem zwolennikiem, to jest system wykluczający. Ja chciałbym, żeby ludzi upowszechniać pewną wiedzę, dać im poczucie, że mają wiedzę. I tutaj ja też jestem za tym. Ja uważam, i że ja bym upowszechniał tą wiedzę, że najpierw musi ktoś zdać egzamin. Co to jest? Tu? Co to było? Dlaczego pan na pasach przyjechał, jak pani stoi? Bo jeszcze nie weszła na pasy. A ja jestem za tym, żeby prawo jazdy mieli ludzie tylko tacy, którzy wiedzą, że jak jadą swoją wielką, wypasioną furą, to ci, którzy idą, mają pierwszeństwo. Szczególnie w mieście. Podłość. Czuś, źle zrobiłem. No tak nie ma pan rację. No wiem, no, ale zdarzyło mi się źle pojechać. Przyznaję się do winy i proszę o ukaranie. Nie ukaranie. Karą jest zwrócenie uwagi. Mam nadzieję, że drugi raz pan zwróci na to uwagę. Ja zwracam na to uwagę, no to akurat. A to się akurat zdarzyło. Ja jestem zwolennikiem systemu włączających, natomiast absolutnie edukacji. Tylko wie pan, my pod tym względem... No nie, ale chodzi nie o to, że głupcy nie głosują. Ludzi. No, ludzie są po prostu durni, nie wiedzą, co poczeka, wybierają. Zobaczymy, jak się zachowają w stosunku do tego dziecka. No. No szczęście się zatrzymało. Zatrzymał się. Trzeba ludzi uczyć, trzeba edukować, ale nie odbieram ale prawa. Ale właśnie za tym jestem. No to tak. To żeby uczyć, tylko tyle, że uważam, że powinien być w podstawówce egzamin i ci, którzy go zdadzą, to mogą przystępować. Uważam, że powinien być egzamin, powinien być przedmiot, wiedza o społeczeństwie powinna tak, tego uczyć. Dokładnie. A u nas wiedza o społeczeństwie jest mniej ważna od religii i taka jest niestety... No, religii w ogóle nie powinno być w szkole. A wie pan, jak ja mam pomysł tutaj? A wie pan, jak ja mam pomysł? Bo są ludzie, którzy potrzebują, chcą religii i nie ma co ludziom zabierać. Ja bym wprowadził... To niech idą co do kościoła tam. A ja bym wprowadził bon. Ja bym wprowadził bon. I nie wykluczam, że w ogóle taki postulat postawię, żeby platforma wpisała... Co takiego? Bon. Bon? Niech pan posłucha. Bon i niewykluczony w ogóle zaproponuję, żeby do programu platformy wpisać. To tam ma pan zaparkować trochę dalej. Bo jesteśmy w trakcie dyskusji na tej sprawie i niewykluczone, że to zaproponuję. Tu na razie stale bezwolne miejsce. No właśnie tu zaproponowałem. Panu. No i super, świetnie. Że jeżeli ktoś chce religii w szkole, to zróbmy, wycenimy ile kosztuje religia. Ile kosztuje religia dla jednego ucznia. I każdemu rodzicowi czy też uczniowi dajemy bon. No, na przykład załóżmy, że lekcja religii kosztuje 15 zł jedna. Tak? I teraz możesz dać te 15 zł pani tej od religii, czy tam księdzu od religii i możesz chodzić na religię, jeżeli chcesz. Jesteś obywatelem, płacisz podatki, masz prawo. Ale jeżeli nie chcesz, to te 15 zł możesz wydać na przykład na lekcję angielskiego, na lekcję niemieckiego, na przedmiot, który ci jest potrzebny, bo na przykład chcesz na maturze jakiś przedmiot wziąć korepetycję albo podciągnąć się, żeby było tak, żeby ludzie realnie wybrali, czy chcą
religii, czy chcą czegoś innego. Taki ale po co w ogóle ma być jakaś religia w szkole? Proszę pana, bo prawo tworzy pan dla wszystkich. Jeżeli 30% Polaków mówi, a tak jest, że chce religii w szkołach, to nie może 70% Polaków decydować właśnie za 30%. Właśnie dlatego wprowadziłbym demokrację kontrolowaną, bo ci ludzie po prostu są mamy nierozsądni, tworzyć, mamy żeby tworzyć, nie użyć słowa mamy tworzyć, ale to pana zdanie tylko. Mamy tworzyć państwo, w którym każdy się czuje dobrze. A nie jeden się czuje dobrze, bo dokopał drugiemu. Problem filozofii PiS-u polega na tym, że oni mają takie poczucie, że oni tworzą dobre państwo, bo pozwolili na sytuację taką, że Józek dokopał Jankowi. Bo Janek jest za Europą, Janek jest tolerancyjny, Janek lubi Tuska. To oni teraz, ich państwo polega na tym, że biorą Józka, który nie lubi Tuska, i zrobią takie państwo, żeby Józek był zadowolony. Ale pan widzi, do walniemy czego doszło, w geja, że walniemy... słowo tolerancyjny jest negatywnym słowem? Tak, no. Tolerancyjny jest negatywnym ale słowem? Proszę pana, to jest taki filozof. Tolerancja oznacza prostą rzecz. Ja akceptuję pana zachowania i pana życie, które mi bezpośrednio nie przeszkadza. Jak pan chce sobie napisać coś na czole, to jest pana sprawa. Pod warunkiem, że to nie jest moje czoło. Nie, na swoim czole. No tak. Jak pan chce się ubierać, to jest pana sprawa. Z kim pan chce iść do łóżka, to jest pana sprawa. Co pan sobie robi, to jest pana sprawa. Jak pan nie podejdzie do mnie i nie zrobi i mnie nie walnie, to mi to nie przeszkadza. Ale, akceptuję pana. Ale Kaczyńskiemu to jest dobra rzecz. Ale proszę pana. Nie, jemu to też nie przeszkadza. Jemu to nic nie przeszkadza. On tylko wie, na czym grać można. Nic temu człowiekowi jest nie taki... przeszkadza. Przecież jest przez wszystkich podejrzewany o co? Nieważne. No właśnie. Ale jak powiedzieliśmy, każdy sobie może spać z kim chce. Właśnie. Czy on z kotem, czy śpi, czy z kim śpi, czy sam, to jego sprawa. Natomiast ten człowiek, moim zdaniem, bardzo dobrze wie, jak grać na gitarze, którą dostał. Proszę pana, Ryszard... Nie chce jej nastroić, tylko po prostu zagrać tak, jak ona jest. Po co stroić tą gitarę? Ryszard Legutko, wybitny filozof, trzeba to oddać, ale też taki intelektualista, który ma duży wpływ na Kaczyńskiego. Poseł, dzisiaj szef delegacji PiS-u w Parlamencie Europejskim, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 90. napisał książkę pod tytułem Nie lubię tolerancji, gdzie wyłożył całą doktrynę, jak PiS będzie rządził. W latach 90. to napisał. Aha. Gdzie napuści jednych na drugich, dlatego że oni wierzą, że oni wiedzą lepiej. I to jest tam ten problem. Oni wiedzą, że oni lepiej wiedzą niż pan, jak ma pan żyć, co ma pan robić, według jakich wartości postępować. To jest pana demokracja kontrolowana, czyli oni w ich wydaniu. Nie do końca, wydaniu. Bo nikt nie zdawał żadnego egzaminu. To prawda. Muszę lecieć do roboty. Okej, okay, proszę państwa, to był pan Sławomir Nitras, to był Wini. Ja zrobię kiedyś konkurs na tych, którzy mnie przegadują i myślę, że tutaj w pierwszej trójce albo piątce pan Sławomir będzie i ja panu gratuluję, proszę bo pana. Wszyscy u mnie piszą, że ja wszystkich zagaduję, więc ja cenię właśnie takich rozmówców. Muszę panu powiedzieć, że dałem panu folię. Dziękuję bardzo. Bardzo miło było. Dzięki.